Reset Obywatelski. Dobry wieczór, tak. Ja powiedziałem dobry wieczór, Radek lekko zawył i tak zaczynamy kolejny odcinek bez wyjścia. To jest Radosław Gruca. A to jest Marcin Celiński. To ja mówiłem dobry wieczór, a to on buczał. Bu. Moi drodzy, dzisiaj zresztą poniekąd na wasze życzenie wyrażone po programie, w którym rozmawialiśmy o Francji, porozmawiamy dzisiaj troszkę więcej o Niemczech. Czyli będzie Für Deutschland. Für Deutschland, tak. Für Maski Deutschland. Opadną, my już przy bramie brandenburskiej. Tak, my już jesteśmy w bramie brandenburskiej, czyli prawie jak Rudy 102, tylko za chwilę musimy wyznaczyć, który z nas pójdzie flagi jakieś zatknąć tam na górze, no tam między tymi w Rydwanie zaprzęgniętymi tak jest. Zwierzętami. Ale nie żadną szmatę, tylko biało-czerwoną. Biało-czerwoną, żadnej unijnej, nie odważylibyśmy się zupełnie. Wypatrujemy tutaj, proszę Państwa, siedząc w tym Berlinie, wypatrujemy tych billboardów Mateusza Morawieckiego, nie wiem, ty widziałeś, bo myśmy przed chwilą, proszę Państwa, ja z lewej, Radek z prawej sprawdzaliśmy, widziałeś? No właśnie nie widziałem i chyba będziemy musieli wynająć jakieś specjalistyczne jednostki, bo może być z tym bardzo ciężko i to takie z opcją pracy też poza granicami Niemiec, ponieważ jak słyszymy, wiele z tych billboardów mogą zaparkować gdzieś na jakimś polskim fajnym parkingu. Ale wszystkim chętnie, jeśli zobaczycie tego typu billboardy, to szapoba, przyklaśniemy. Tak. Będziemy też patrzeć, ile to kosztuje. No tak, oczywiście. Wszystko zobaczymy, jeśli oczywiście będziemy umieli je znaleźć. Na razie tutaj w okolicach Bramy Brandenburskiej żadnych billboardów nie ma. Ale zapytamy, może coś o nich słyszał nasz gość, redaktor Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, a kiedyś korespondent Gazety Wyborczej w Berlinie. Pod tą bramą także przechadzał się, był w tę i z powrotem, jak podejrzewam. Jeszcze pamiętam czasy, jak auta jeździły pod tą bramą, wiesz to. A wiesz, a ja pamiętam czasy, kiedy do tej bramy się dochodziło na taki taras widokowy, bo tak, tam była granica. Każdemu tak? Według zasług i życiorysu. Tak jest. Ja poznawałem Niemcy od strony NRD. Od strony NRD nie można było podejść do bramy brandenburskiej, tam mniej więcej 100 metrów wcześniej były zasieki, czołgi, jakieś takie dziwne instalacje, ale od strony Berlina Zachodniego można było wejść na taki taras i prawie ją dotknąć, tak była blisko. No ale żarty na bok, sytuacja jest poważna do tego stopnia, że zafrasował się nasz pan premier, wysyła tam do Niemiec billboardy przypominające o tym, że Rosję należy powstrzymać, z takimi prośbami, różnymi hasłami nakłaniającymi do tego, żeby pomagać Ukrainie. Tak nasz pan premier się zasromał, a jednocześnie, przechodzę tu już na taki bardziej poważniejszy ton, w mediach pisowskich, zarówno tych rządowych, jak i prywatnych, no idzie nieustająca narracja, że to kanclerz Scholz jest hamulcowym wszelkiej pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy, więc ten niedobry kanclerz Scholz, który nie dość, że powoduje, że Niemcy nie pomagają Ukrainie, to jeszcze powoduje, że Unia Europejska nie pomaga Ukrainie. I tak sobie pomyślałem, że autor książki o tytule Źli Niemcy będzie umiał nam to wytłumaczyć. Tak, tak. No to kanclerz Scholz nie jest złym Niemcem z tej mojej dawnej książki. A kanclerz Scholz ma problem. Ma problem ze swoją partią, ze swoim społeczeństwem, ze swoją gospodarką, z tym, co dziedziczył po poprzednikach. I to po prostu nie jest wszystko takie łatwe. Znaczy, gdy żyje się w świecie pisowskim, to świat jest zero-jedynkowy. Jest świetna Polska, wspaniała, bohaterska, ofiara,
oczywiście totalitaryzmów europejskich, ofiara złej Unii Europejskiej, tak, i sami wrogowie. Wszędzie dookoła. Tu Rosja, tu Niemcy, tutaj Czesi, którzy chcą, prawda, nielegalnie nas karać za elektrownię w Turowie, tutaj Szwedzi, którzy mają swoje problemy z imigrantami i się upominają jakieś prawa osób LGBT w Polsce. I tak może cały świat właśnie w ten sposób opisać. No, tyle, że to tak wszystko po prostu banalnie nie wygląda. I no, może jestem naiwny, tak, ale wydaje mi się, że jak facet stał na czele wielkiego banku i robił rozmaite biznesy z rozmaitymi ludźmi, no to powinien wiedzieć, że czarno-biały świat nie jest i pewne decyzje po prostu wykuwają się bardzo, bardzo długo, że to nie jest tak, że pan prezes powie, inwestujemy w to i jutro zbieramy z tego zyski, tylko czasami trzeba po prostu na te zyski poczekać. No i tak jest tym całym reżimem sankcyjnym, który po pierwsze nie mógł być uchwalony całkowity, nie można było od początku w pierwszym tygodniu wojny zamknąć wszystkiego Rosji, tak? Ponieważ sankcje muszą eskalować, tak? Kiedy była awantura na granicy polsko-białoruskiej, sam premier Morawiecki mówił o drabince sankcyjnej, tak? No, trochę mu się pomieszało, bo to nie drabinka, tylko drabina, no ale okej, okay, znał pojęcie, że sankcje muszą po prostu stopniowo się zwiększać w miarę rozwoju sytuacji. Więc nie można było pierwszego dnia zrobić Rosji wszystkiego, co można było jej zrobić złego za to, że napadła na Ukrainę, tylko trzeba było zostawić sobie jakieś możliwości, jakieś ruchy na potem, kiedy sytuacja się będzie pogarszać, co zresztą miało miejsce i tak w ten sposób Unia Europejska zadziałała. Nie da się przestawić gospodarki, która jest uzależniona od rosyjskiego gazu i ropy naftowej z dnia na dzień na pobieranie tych surowców z innych źródeł, bo po pierwsze te źródła trzeba najpierw zapewnić, potem załatwić transport tych surowców, być może coś zmienić się w technologii, bo surowce mogą się od siebie różnić, trzeba się przygotować, trzeba zrobić zapasy, no to wszystko potrzebuje czasu, natomiast Morawieckiemu wydaje się, że Niemcy powinni wrzucić wszystko, nie patrząc na problemy strukturalne i ogłosić jak największe sankcje na Niemcy. Niemcy zrobili szalenie dużo, patrząc już obiektywnie wobec Rosji. Po pierwsze zerwali z tym głupim, niemądrym, skandalicznym przeświadczeniem, że z Rosją mimo wszystko trzeba rozmawiać. Ja pamiętam, robiłem taką rozmowę w 2014 roku w maju z ówczesnym szefem dyplomacji, dzisiejszym prezydentem, Frankiem Walterem Steinmeierem, to było, oni byli strasznie wstrząśnięci tym, co się działo w Odesie, bo w Odesie doszło do tych tragicznych wydarzeń, kiedy no, prorosyjskich aktywistów no, doszło do starć, ludzie spłonęli żywcem w budynku, który chcieli okupować, jeżeli dobrze wtedy pamiętam tą sytuację i pytałem wtedy Steinmeiera, czy Rosję można uznawać za przeciwnika dla Unii Europejskiej. I on się strasznie obruszył. Jak to niemożliwe? No Rosja ma być partnerem, musimy robić wszystko, co możliwe, żeby tak się nie stało. Dzisiaj tego myślenia o Rosji, że Rosja ma być partnerem, już w Niemczech nie ma, w niemieckich elitach rządowych. Rosja już jest traktowana jako przeciwnik, jako zagrożenie, jako wróg. Tak? Czyli pękła taka, nie wiem, psychologiczna bańka, w której oni siedzieli, że zawsze się będzie można z Rosją dogadać, że wszystko będzie można załatwić dyplomatycznie, że jak gdzieś kogoś Putin zamknie, to będzie można wysłać, tak z Chodorkowskim, wysłać ministra z lobbystą i on go jakoś tam wyciągnie, że Nawalnego też się jakoś da tam za chwilę za coś wyhandlować. Taki apizmen, tak? To jest ta sytuacja mniej więcej, co Wielka Brytania przeżywała w roku 1939. Na początku próbowali z Hitlerem po dobroci, głaskać go, dawać mu praktycznie wszystko, czego chciał i licząc na to, że w ostatniej chwili go będą w stanie zatrzymać, a kiedy Hitler przekroczył tę granicę, której się przekraczać był nie powinien, napadł na Polskę, wtedy Wielka Brytania zdecydowała się wypowiedzieć Niemcom wojnę i weszła na zupełnie inną ścieżkę. Oczywiście mam nadzieję, że nie czeka nas los Wielkiej Brytanii w tym konflikcie, szczególnie z lat początkowych II wojny światowej, ale ta psychologiczna po prostu bariera, że Rosja jest czymś dobrym, czymś, co nas ubogaca, co nam pomaga, pękła. Tego już po prostu, tego przekonania w Niemczech już nie ma, przynajmniej wśród rządzących elit politycznych. Natomiast ona była szalenie trudna, ponieważ SPD jest partia, której fundamentem właściwie jest to, że Zachód musi rozmawiać ze Wschodem, że z Rosją trzeba
się jakoś układać, że trzeba ją szanować, że trzeba ją rozumieć. No, to są fundamenty brandtowskiej polityki odprężenia z lat 70. To jest cała właśnie Ostpolitik, którą oni chcieli dalej rozwijać, dalej propagować, nie rozumiejąc zupełnie, że od roku 2000 mam do czynienia, właśnie od roku 89 mam do czynienia z zupełnie inną sytuacją na wschód od Niemiec, tak? Bo brandtowska Ostpolitik no nie może przewidywała istnienie Polski, tak? Zakładała, że gdzieś jest Polska, której interesy też trzeba brać pod uwagę, ale na pewno nie przewidywała istnienia takich państw jak Ukraina czy Gruzja, już nie mówiąc o innych byłych republikach sowieckich. To musiało w Niemczech po prostu pęknąć, ale jeżeli coś jest kultywowane przez dekady, to nie może pęknąć się tak z dnia na dzień, tak? Jeżeli nie ma no, ewidentnej przyczyny. No, to jest może klęska całej Europy Środkowej, że nie potrafiła przez te 15 lat, tak, wyperswadować Niemcom tego z głowy, żeby zaczęli patrzeć na Rosję w sposób bardziej trzeźwy, tak, żeby przestali ją ugłaskiwać. No ale z drugiej strony Niemcy zawsze mieli argument, no, że wy robicie histerię, że tam się nic takiego straszliwego nie dzieje. No. A co ten Putin, w czym ten Putin jest taki niebezpieczny? Przecież porównajcie go do, nie wiem, do Chruszczowa, do Breżniewa, do, już nie wiem, do Stalinie, przecież to ciągle jest po prostu tylko na jakiś polityk, który nadużywa swojej władzy, jest autorytarny, ale przecież autorytarnych polityków jest w Europie cała masa. On ma gaz, on ma węgiel, on ma ropę naftową, musimy z nim jakoś się dealować. Tego już generalnie nie ma i to jest w sumie sukces, tak? Samych Niemców, że oni wreszcie dojrzeli do tego, żeby z tym beznadziejnym stosunkiem, fatalnym stosunkiem do Rosji skończyć. Ale zastanawiam się, czy to by się udało, gdyby była Angela Merkel kanclerzem. Pytanie jest takie, no bo faktycznie ja mam wrażenie, że największy wpływ na tę przemianę miała tak naprawdę opinia publiczna i w którymś momencie centrum Londynu, Berlina, gdzie były setki tysięcy ludzi, niektórzy mówili, że milion w demonstracji solidarności z Ukrainą. To jest też pytanie o trwałość tego typu ewolucji, która się bardzo szybko, w zasadzie to była rewolucja, bo to się bardzo szybko stało, ta przemiana świadomościowa. No i mamy przecież jednak głosy protestu, pewnie u nas bardziej słyszalne niż w Niemczech, mam takie przeświadczenie, bo u nas bardziej dobrze nagłośnione. No ale tu jakieś listy. Mówisz o tym okropnym liście, tak. Listów jest trochę w obiegu, ten list jest faktycznie oburzający, tak. On pokazuje no pewną taką naiwność, jeżeli nie złą wolę sygnatariusz. Oczywiście organizatorka to jest znana osoba z kręgów rozumiejących Putina, z kręgów prorosyjskich, często bywalczyni pewno przyjęć w rosyjskiej ambasadzie przy Unter den Linden. No to jest ten typ człowieka, tak? Zawsze się znajdzie, zawsze Rosja ma swoje osoby kontaktowe na danym terytorium, przez które prowadzi pewne operacje specjalne i na ten list tak trzeba patrzeć jako rosyjską po prostu wrzutkę, wykorzystując tak zwanych pożytecznych idiotów. Oni są znani od czasów leninowskich i jak widać dalej są skuteczni. Sam pomysł jest niedorzeczny. No jak można odmówić państwu, które się broni, możliwości obrony? Ci ludzie nie zdają sobie sprawy, co by było, gdyby Ukraina nie miała czym się bronić. No skończyłaby w najlepszym wypadku tak jak Czeczenia, tak, podbita przez Putina, a może jak Syria, wybombardowana po prostu do ostatka, do poziomu po prostu totalnych gruzów. No jeżeli ktoś, to właśnie to trudno dyskutować na temat tego listu. Natomiast faktem jest, że to, co jest najbardziej istotne, to, że w ogólnym takim podejściu do wojny na Ukrainie nie ma wątpliwości. W 2014 roku w Niemczech była ta sprawa opisywana w kategoriach no, odcieni szarości. No Rosjanie tak prawda wydarli Krym, złamali prawo, ale Ukraińcy to wiecie, to oni tutaj, no ci banderowcy, ci azowowcy, ci naziści, ta przemoc, ten nacjonalizm, no dla Niemców nacjonalizm jest czymś, czego oni już w ogóle nie rozumieją. Bogu dzięki, że nie rozumieją, prawda? Też musimy pamiętać, jaki mamy tutaj poziom oczekiwań. Było to niesympatyczne. Tak, w wydaniu niemieckim nacjonalizm jest generalnie czymś, czego byśmy już nie chcieli mieć, więc oni także do tego nacjonalizmu podchodzą w taki sposób. Wtedy to nie było jasne, natomiast dzisiaj ta sprawa jest po prostu czysta.
Rosja jest agresorem, Rosja popełnia zbrodnie, rosyjskie przywództwo za te zbrodnie będzie rozliczane, natomiast Ukraina się broni i korzysta z wszystkich przywilejów kraju, który się broni przed agresją, który walczy o swoje życie, który co więcej walczy za Europę i walczy pod flagami Unii Europejskiej, tak? Bo przecież o to generalnie w tej całej wojnie chodzi, żeby Ukraina mogła dołączyć do reszty Europy, a nie zostać częścią nowego rosyjskiego imperium. I Niemcy to zrozumieli. Teraz, gdyby była Angela Merkel, to jest moje robocze założenie, mogę się mylić, ale myślę sobie, że po prostu te dwie wielkie partie, z których każda miała jakieś związki z Rosją, tak? A te związki były natury biznesowej, natury towarzyskiej. No fajnie się zawsze dużym narodom rozmawia ze sobą ponad mniejszymi, prawda? Polacy też by chcieli rozmawiać z Niemcami o Europie ponad głowami Czechów czy Słowaków, czy nawet Węgrów. No Rosjanie chętnie by rozmawiali o polityce w Europie z Niemcami, z Francją, a już nie z maluczkimi, takimi jak obywatele naszego kraju, czy jeszcze inne mniejsze państwa. I to działa także w drugą stronę, tak? Więc myślę, że te dwie duże partie tworzące wspólny rząd były tutaj mniej aktywne, ten transatlantyk niemiecki bardzo o wiele wolniej by skręcał niż teraz. Natomiast Scholz ma w rządzie dwie małe partie, od których on właściwie zależy. Tak? Jedna z tych partii wylatuje i rząd traci większość i po prostu mamy albo przyspieszone wybory, albo wymianę SPD na HDK-ów. I te dwie małe partie są przede wszystkim postępowe, rozumiejące lepiej, co się dzieje na wschodzie niż politycy SPD i one są bardzo mocno zbudowane na wartościach, na kwestiach wolności. Dla FDP wolność to jest po prostu ich fundament. Oczywiście czasami rozumiana trochę tak, nie wiem, powiedziałbym lekko po korwinowsku, no ale w kwestiach gospodarczych. Natomiast dla zielonych no to jest ta wolność właśnie polityczna, wolność od opresji, wolność słowa, wolność wyznania, to wszystko to, co Rosja gwałci. Te dwie partie po prostu na tym swoim wolnościowym wspólnym mianowniku no nie akceptują tego, co robi Rosja. One wywierają gigantyczną presję na Scholza, żeby ten statek skręcił. No i ten statek generalnie skręca. Możemy mówić, że skręca za wolno, że to powinno zdarzyć się od razu, jeszcze szybciej. No ale spójrzmy, jakie są fakty. Nord Stream 2 zatrzymany, tak? Nord Stream 1 będzie potrzebny, bo niestety trzeba będzie przez jakiś czas jeszcze dostarczać gaz do Polski. To będzie gaz, który będzie płynął do Niemiec właśnie przez Nord Stream 1. Aczkolwiek nie powinien ten gazociąg w ogóle powstawać, to już w ogóle nie ma o tym dyskusji. Pamiętam sam, jak krytykowaliśmy Sikorskiego za jego słowa porównujące ten gazociąg do paktu Ribbentrop-Mołotow. W 2006 roku te słowa wyglądały jak słowa człowieka, który się urwał z choinki, natomiast z dzisiejszej perspektywy, no cóż, Korski miał tutaj zupełną rację nawet w doborze metafory. Mamy Niemców, którzy inwestują teraz 100 miliardów euro w swoją armię. Armia niemiecka jest w koszmarnym stanie. Armia to zawsze tam było najmniej istotny wydatek. No, też się z tego w sumie powinniśmy cieszyć, bo Niemcy i silna armia to także nam się prawda źle kojarzy. No i teraz Niemcy tą swoją armię zmienią, zmodernizują, wpakują w nią 100 miliardów euro, czyli to będzie naprawdę siła zbrojna, z którą się Rosja powinna liczyć. Dla nas to też nie jest obojętne, bo według planów ewentualnościowych to Bundeswehr ma bronić Polskę przed możliwym najazdem któregoś z naszych przeciwników, że tu nie wymieniać się państwa. Tak to NATO sobie zaplanowało, że pierwsza na pomoc Wojsku Polskiemu przyjdzie właśnie bratnia Bundeswehra. No i mamy działania dotyczące sankcji. Niemcy żadnych pakietów sankcyjnych nie zawetowały, nie zablokowały. Teraz jest dyskusja o wecie, o embargu na rosyjską ropę naftową i Niemcy nie mają nic przeciwko temu, co jeszcze niedawno wydawało się w ogóle wykluczone. Teraz problemem jest Słowacja i są Węgry, które głośno mówią, że się z tym nie zgadzają. No jakoś nie słyszałem, żeby te billboardy, które premier Morawiecki tutaj wysłał do Europy, jechały do Budapesztu, a w tej sytuacji to tam się powinny znaleźć, nie w Berlinie, bo już nie ma kogo chyba przekonywać w Niemczech do tego, że trzeba nakładać kolejne sankcje, natomiast ewidentnie jest problem z Węgrami. Czy nie ma kogo, to jak pozwolisz jeszcze ja jeden wątek ogólnopolityczny chcę, czy nie ma kogo, to chyba nie jest takie pewne, bo no, jeśli spojrzeć na ostatnie głosowanie,
Zresztą także świadczące o dosyć o potężnej zmianie w Niemczech. Mówię o głosowaniu dotyczącym dostaw broni na Ukrainę. Tak. No to tam wprawdzie ponad 500 deputowanych było za, ale była setka przeciw. No tak, no i to są politycy AfD. To są ci przeciw. Alternatywa dla Niemiec, czyli skrajna prawica, czyli spadkobiercy NSDAP, którzy chcą być dumni z tego, co ich dziadkowie robili na frontach II wojny światowej, i skrajna lewica, czyli spadkobiercy bezpośredni właściwie, to jest przekształcona NRD-owska partia komunistyczna, czyli skrajna lewica. Mam taką sytuację w sumie jak we Francji, tak, że skrajna prawica i skrajna lewica ma bardzo podobne w wielu kwestiach poglądy. Tutaj w Niemczech to się także bardzo mocno uwidacznia. Dla AfD zbrojenie Ukrainy jest czymś złym, AfD chciałoby prowadzić politykę bismarckowską, czyli w sojuszu z Rosją, ze strategicznym porozumieniu, to samo co chce robić Marine Le Pen. No to jest ten sam kompleks europejskiej skrajnej prawicy, która znalazła sobie w Putinie protektora i wręcz skarbonkę, tak, wspierającego pieniędzmi ich działania. Partia zinfiltrowana na pewno przez rosyjskie służby specjalne, bo też musimy pamiętać o tym, że po 2014 roku, na ten temat powstało też bardzo dużo tekstów, Putin kazał swojemu wywiadowi ściągnąć rękawiczki w Niemczech. Niemcy były uważane za kraj, który, Niemcy, który Rosjanie wtedy do tego momentu oszczędzali, natomiast kiedy zaczęły się właśnie pierwsze nieporozumienia, w cudzysłowie, rosyjsko-niemieckie wokół aneksji Krymu, wokół wywołania wojny w Donbasie, kiedy Merkel przeforsowała kolejne sankcje na Rosję, z dzisiejszego punktu widzenia niewystarczające, ale wtedy to było duże osiągnięcie, wtedy Putin kazał po prostu wziąć wywiadowi swojemu Niemcy w kleszcze i z tego co pamiętam, to próbowano nawet werbować polityków na poziomie Landtagów, tak? Czyli do dzisiaj byśmy powiedzieli, że to szukali, czy w Polsce to tak jakby ktoś chciał werbować członków sejmików wojewódzkich, sejmika, tak? Czyli tak nisko Rosjanie podchodzili. Natomiast w szeregach Die Linke, tej partii skrajnie lewicowej, jest cała masa byłych agentów Stasi, którzy nawet nie są, nawet no bez mrugnięcia okiem mówią, że walczyli o pokój, że wspierali światowy komunizm i że nie mają sobie nic do zarzucenia z tego, co robili właśnie w latach 70. czy 80. Nawet zresztą jednego takiego posła, pamiętam, spotkaliśmy kiedyś, tutaj, gościliśmy go w redakcji gazety, bo jest członkiem polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej i nawet opowiada, jak w 80. roku służył jako marynarz w NRD i jak to strasznie się bał, że może wybuchnąć wojna, przecież wojna jest najgorszą rzeczą, jaka może być i trzeba na wszelki sposób trzeba do tej wojny właśnie nie dopuścić. No, to są tacy właśnie ludzie, tak? Agentura jawna lub ukryta putinowska i cóż, no też widzimy, jaki jest ich wpływ na podejmowanie decyzji. No, słychać wycie znakomicie. To ja chciałem spytać o taką ogólną tendencję, która nabiera specjalnego znaczenia w czasie wojny i w czasie, kiedy Unia i też NATO są zjednoczone bardziej niż kiedykolwiek, to już nie jest truizm. W naszym programie pokazujemy różne objawy, wypowiedzi, narracji, które mają ochydzać Unię Europejską w oczach Polaków. Idzie na szczęście średnio, ale lepiej dmuchać na zimne. I dostrzegamy, szczególnie w ostatnich miesiącach, że ta antyunijna narracja zaczyna zlewać się z też znaną melodią prawicy, czyli taką germanofobią, bym nawet powiedział. Tak. No, ja nie wiem, czy germanofobia to nie jest za lekkie określenie. No właśnie... To jesteśmy chyba w jakiejś jednostce chorobowej. Słuchajcie, tak, to jest, no, nie chcę mieć nazwiska, ale jest taki jeden poseł z południowej Polski, który no, myślę, że da tutaj w medycynie tak no, pole do badań. O, tak to określę. Już nie będę wchodził głębiej w szczegóły, żeby nie robić mu tak zwanego fejmu. Ale słuchajcie, wpiszmy to sobie w proces. Jest rok 2006. Kaczyński ogłasza, że odzyskaliśmy MSZ. Pamiętacie, Stefan Meller odchodzi, ponieważ do rządu wchodzi Leper, na jego miejsce wchodzi Anna Fotyga, obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego. I zaczynają się pierwsze antyniemieckie jazdy. O nie, muszę zaprotestować, bo my tutaj się frontalnie staraliśmy z Michałem Kamińskim, któremu ja nigdy nie zapomnę, że zebrał z wielu lat wycinki o Erice Steinbach i on nam wrzucił jako...
no, powód do dyskusji, więc tak. No tak, ale sekundkę. No, Erika Steinbach wcześniej, ale Erika Steinbach oczywiście zaczęła się trochę wcześniej, natomiast na poziomie rządowym ona nigdy nie była problemem. Zawsze można było po prostu. No jest posłanka. No, w parlamentach, no widzimy to w naszym parlamencie, ile mamy ciekawych osobliwości, i tak ją należało traktować było. Tak? I jak się okazało, historia tak się właśnie skończyła, że Erika Steinbach dzisiaj jest w AfD, a nie w CDU i jest po prostu tam krzykaczką twitterową, a nie ma już przełożenia na żadną politykę. Natomiast zaczęły się inne gorsze rzeczy niż Erika Steinbach. Pamiętacie, jak Lech Kaczyński nie pojechał do Weimaru na szczyt Trójkąta Weimarskiego w roku 2006? Tak, bo się obraził, że źle się poczuł po lekturze niemieckiej niszowej gazety lewicowej Die Tageszeitung, która no, coś napisała niemiłego na jego temat, i wtedy Anna Fotyga powiedziała, że to jest duch Stürmera. No, Stürmer to jest po prostu ta potworna, nazistowska gadzinuwa, która no, jest współodpowiedzialna za zbrodnie Niemców, tak? Bo szczuła do niego tak, jak szczuje się rosyjska propaganda Rosjan, żeby mordowali ludzi na Ukrainie. Tak? I używano tego typu kalibrów. Potem ona chciała wymawiać polsko-niemiecki traktat graniczny, tak? Bo pomyliła go sobie z traktatem o dobrej przyjaźni. Więc potem były jazdy wokół rzekomo germanizowanych polskich dzieci. A teraz ta sytuacja jest podniesiona do jakiegoś ekstremum. No wtedy jednak myślę sobie, że ta elita intelektualna w PiS-ie, no tego nie można zaprzeczyć, że tacy ludzie byli, jak Lech Kaczyński na przykład, który potrafił swojego brata hamować, jak Ludwik Dorn, jak Michał Kazimierz Ujazdowski, jak Paweł Zalewski, który też był jeszcze członkiem PiS-u, no potrafili jeszcze jakoś to wszystko prostować i tą taką najbardziej prymitywną germanofobię no, tłumić. Natomiast po roku 2015 to wszystko wybuchło, tak? Bo no dzisiaj mam taką sytuację, że polski rząd jest dumny z tego, tutaj myślę o ministrze Czarnku i pośle Kowalskim, przepraszam, muszę wymienić to nazwisko, oni są dumni z tego, że zabrali polskim dzieciom o obywatelstwie polskim, pieniądze na naukę języka mniejszości narodowej, że im skasowali po prostu 2 godziny niemieckiego tygodniowo. I oni są z tego po prostu dumni. Mi się ciągle przypomina ten dowcip o zomowcu, który chwali się koledze, że tak facetowi Solidarności przypieprzył pałką, że mu się plecak otworzył i kredki wysypał. Tak. To jest ten poziom po prostu polityki. No, no w roku 2005 to było niemożliwe, natomiast to jest element, koniec tego procesu, który zaczął się wtedy. Po prostu zbijania kapitału politycznego na takiej chorej wręcz nienawiści do sąsiadów. Tak? W kontrze tych procesów, które rozpoczęli no, ojcowie naszej republiki w kontrze do polsko-niemieckiego pojednania, które w globalnym takim ujęciu jest jednak procesem wyjątkowym. Tak? I kiedy będziemy się jednać z Ukraińcami, już się jednamy, tak? Ale kiedy to pojednanie się ostatecznie sfinalizuje, tak? do wszystkich szczegółów, no to będzie też zjawisko o podobnym charakterze. Koreańczycy z południa patrzą na to, jak Polska jednała się z Niemcami, żeby no, wymyślić jakiś pomysł na przyszłość, na swoje relacje z północą. Tak? Inne kraje też patrzą na to zjawisko i one jest po prostu poddawane w wątpliwość, kwestionowane przez rządzącą partię po to, żeby po prostu wyciągać z ludzi ich najgorsze fobie, najgorsze resentymenty. Bo ta kwestia oczywiście mniejszości niemieckiej w Polsce, to jest kolejny element tego samego procesu, bo przecież wcześniej mieliśmy nagonkę na dziennikarzy. Pamiętacie, co się działo z Filipem Fritzem, korespondentem dziennika Die Welt w Warszawie, którego Andrzej Duda na wiecu wyborczym po prostu zwymyślał. I ten człowiek musiał dostać ochronę od swojej redakcji. Jego rodzina została ewakuowana do Niemiec z Polski. Po prostu on dostawał groźby karalne od miłujących Boga i bliźnich zwolenników prawa i sprawiedliwości. Kiedy dziennik Fakt, polscy dziennikarze wypomnieli Andrzejowi Dudzie, że ułaskawił pedofila jako jedyny polski prezydent, to rozkręcono z tego nagonkę nie tylko na media w Polsce, ale dotknęło to nawet niemieckiej dyplomacji, bo ambasador nowy niemiecki nie dostał zezwolenia na wjazd do Polski, nie dostał tak zwanego agremont, ponieważ no, ludzie niespełna rozumu pracujący w Kancelarii Prezesa Ministrów uznali, że publikacja polskiego medium to jest mieszanie się Niemiec do kampanii wyborczej w Polsce, ponieważ to medium należy do niemiecko-amerykańsko-szwajcarskiego koncernu medialnego. I znowu było to krzyczenie Andrzeja Dudy na wiecu chyba w Bolesławcu, dlaczego Niemcy mają nam wybierać prezydenta, nie pozwólmy na to. Pamiętacie przecież te słowa. To jest znowu jeden z elementów tej większej układanki. A to, co się dzieje dzisiaj z Donaldem Tuskiem, który w wiadomościach TVP pojawia się tylko i wyłącznie
na screenie, czy zawsze w towarzystwie tego screena, z tego ujęcia, jak gdy mówi für Deutschland. Czyż to jest no, najgorszych lotów propaganda, mająca na celu jeden, po pierwsze zohydzić Tuska jako Niemca, a po drugie właśnie podgrzać jeszcze bardziej antyniemieckie nastroje w Polsce. Pamiętacie, w 2015-16 roku oni twierdzili, że w Niemczech jest tylu uchodźców, jest taki dramat, że kobiety boją się wychodzić z domu, bo zostaną zgwałcone przez jakiegoś rzezimieszka z Bliskiego Wschodu. No, tego typu brednie opowiadali w mediach publicznych generalnie wtedy na okrągło. Dodajmy tego jeszcze walkę o rzekome reparacje, których Polska się przecież rzekła w roku 1953. To jest takie gonienie króliczka przez posła Mularczyka, który co chwila ma ogłosić wysokość tych reparacji, sposób dochodzenia ich i nic z tego nie robi. Ale z raportem Macierewicza, to taki drugi raport to jest ten Mularczyka, który się... No, ale raport Macierewicza przynajmniej znamy w jakichś zarysach, tak? Poznaliśmy jakąś treść, natomiast tu nie ma żadnej treści, jest tylko mówienie, że Niemcy zapłacą nam reparacje i jak nam zapłacą, to już nie będziemy potrzebowali Unii Europejskiej, nam tyle pieniędzy dadzą. Natomiast nikt nawet nie wie, o jaką dokładnie kwotę chodzi. Jak to wszystko się zbierze po prostu do kupy, to mamy konsekwentnie budowaną kampanię, która ma zohydzić naszego partnera w Unii Europejskiej i naszego sojusznika w NATO, który ma Polski bronić, gdyby doszło do ataku Rosji. I teraz no, zadam wam pytanie, cui bono? Kto na tym korzysta? Czy ja może powinieneś o Schröderze no właśnie przytoczyć to jest dobry coś, moment. Tak, to jest... Myślę, że nawet ciebie zaskoczy. Tak, bo okazuje się, że Gerhard Schröder, postać absolutnie negatywnie oceniana teraz chyba pod każdą szerokością geograficzną poza terytorium Rosji. Dzisiaj wystąpili Jacek Ozdoba i... No. Jacek Ozdoba razem z Sebastianem Kaletą i zgłosili propozycję, że Solidarna Polska zaproponuje objęcie sankcjami Gerharda Schrödera. Mhm. Ale dlaczego? Znaczy, no. Jest bardzo, bo on był doradcą Axel Springer. Więc z jednej strony Gazprom... Nie dlatego, że tam jakiś Gazprom Rosja, tylko Axel Springer. A tam są ohydne, antypolskie, niemieckie narracje, więc tak sobie myśleli Wist. No, czy wiesz, generalnie, cóż, no... Nie wiem, co mam powiedzieć, no bo był doradcą. Tak liczyłem, że znajdziemy jakieś. Nie, ja wiem, że był doradcą, natomiast kreatywność Jacka Ozdoby po prostu mnie zaskakuje, że to jest jedna z tych postaci, o których chciałbym nie wspominać, bo to nie ma sensu, to po prostu przeminie, tak? Gdzieś się będą naukowcy za kilkadziesiąt lat gdzieś tam w przypisach, do przypisów to nazwisko wrzucać. No ale faktem jest, no tak, no był, owszem, no był doradcą, tak, no bo koncerny po to zatrudniają byłych polityków na Zachodzie, żeby mieć z tego korzyści, korzystać z ich umiejętności, z ich kontaktów i żeby oni potem no, nie musieli, prawda, występować promocji regionu, tak jak robi to Lech Wałęsa na przykład. Polska pod tym względem jest po prostu beznadziejnym krajem. Tak? Nie potrafimy zaopatrywać na czas po karierze, po zakończeniu kariery politycznej no, ważnych ludzi. Tak? No. Joszka Fischer jest w podobny sposób zaopiekowany, ma swoją firmę konsultingową z tego, co pamiętam i ma wykłady, no jakoś po prostu zarabia pieniądze, wykorzystuje swoje ten czas, kiedy był w polityce, żeby jakoś dalej żyć. No, u nas wypada z polityki i lądujesz po prostu w jakimś limbo, tak? No nie macie, dlatego być może też się panowie z PiS-u i Solidarnej Polski tak kurczowo trzymają tej władzy, bo wiedzą, że no ich na pewno nikt na doradców do koncernu Axel Springer nie weźmie, no bo i po co. Znamy Orlen. Natomiast wiesz co, ale gdyby tak na Schrödera wpisać na listę sankcji, no to na pewno byłby to fajny fakt medialny, tylko no co to da? No ze Schröderem to trzeba by cała masa Niemców pisać, bo to nie było tak, że to był sam Schröder, a cała masa skorumpowanych po prostu przez Rosję polityków. No tak to mocarstwo działa, że wszędzie kupowało sobie jakiś wpływowych ludzi, ludzi, którzy chcieli mieć więcej pieniędzy, wykorzystywało ich wpływy. Tam generalnie większym problemem teraz niż Schröder to jest premier Mecklenburg i Pomorza Wschodniego graniczącego z Polską, pani Manuela Szezwik, która jest coraz
koszmarnie uwikłana w deal z Gazpromem. Tak? I tam będzie na pewno śledztwo bardzo gruntowne, być może komisja śledcza, i to wygląda na koniec bardzo dobrze zapowiadającej się kariery. To jest też polityk SPD. No tak, ktoś kiedyś liczył, ile Schröder ma kumpli w niemieckiej polityce. Niemiecka polityka działa na zasadzie takiego właśnie, takich kręgów kolesi. Pizza Connection, czy tam Hanover Connection, no, to ludzie z jednego kręgu, z jednego rocznika, gdzieś studia, wspólne działanie w młodzieżówce, no po prostu znają się, wspierają, trzymają się razem. No i tak mówiono, że około 50-60 posłów w Bundestagu ciągle ma jakiś kontakt ze Schröderem, i to jest też problem dla kanclerza Scholza. To, czego ja nie rozumiem, to jest to, że nie prowadzi się jakiegoś takiego dochodzenia, tak, w związku z tym, co Schröder robi. Tam by się przydało śledztwo, takie rzetelne, w interesie Niemiec. To dobrze, że o tym mówisz, bo właśnie chciałem cię też spytać, ponieważ zaraz nawiążemy do śledztwa, ale chciałem jeszcze spytać o jeden fenomen, bo nagle ja wziąłem na siebie to bohaterskie zadanie i czytam prawicową prasę od rana do nocy, wyłapując... No to musisz do lekarza chodzić, no ja badać kontrolnie. Zdecydowanie. I tomografia, czytam coraz więcej cytatów, na przykład ze Sterna i z wielu innych ważnych periodyków niemieckich, które wcześniej były przemilczane najczęściej. To jest stary trik. No wiadomo, tak, tylko zastanawiam się, na ile rzeczywiście, ile jest prawdy w tym obrazie, że rzeczywiście, przynajmniej w mediach niemieckich, przyznaje się rację Polsce, no bo to jest tak, takie szaty, które my ubraliśmy jako awangarda, jedyni, sprawiedliwi, czyści i... Nawet Niemcy tak. przyznają. I nawet Niemcy przyznają. Na ile to jest prawda? Czy jest taka sytuacja, że niemieckie media przyznają, że Polska, o której my jednak mówimy najczęściej z lękiem, że wykazuje się kopiowaniem takich no, putinowskich pomysłów, tak. Już nie mówię o LGBT, ale bardzo wiele tego jest przecież. Czy to jest rzeczywiście, czy jest ten choć trochę prawdy. Słuchaj, no pojawiają się takie głosy, że Polska miała rację, że Polska sobie świetnie radzi z uchodźcami, to co Polacy pokazali, tylko że to są właśnie pytanie, jak to jest sformułowane, bo zwykle jest sformułowane w ten sposób, że to nie rząd Morawieckiego zorganizował gigantyczną akcję pomocy, tylko Polacy sobie z tym świetnie radzą. Dzisiaj rozmawiałem przed chwilą z czeskim ministrem spraw zagranicznych i on powiedział wprost, mówi, że właśnie, że Polacy to robią coś cudownego, tak? I Czesi też, bo też to wszystko idzie od dołu. I to nie jest żaden przytyk, tylko stwierdzenie faktu. I Niemcy też mają kaca, że dawali się Rosji wodzić w ten sposób za nos. No pomyślcie sobie, no ta ambasada w Berlinie ona była aktywna, ona też szukała dziennikarzy. Też byli lobbyści pracujący dla niej, czy pracujący dla fundacji, które pracowały dla niej. No tam stworzyła się jakaś siatka powiązań. Rosjanie nie są głupi, wiedzą jak pociągać za sznurki, żeby swoje ustawić pewne rzeczy. Tak? Teraz oczywiście pytanie jest, czy Polska jest krajem jedynym sprawiedliwym, no bo podnoszony jest ciągle ten argument, że Lech Kaczyński w Tbilisi w 2008 roku ostrzegał, potem najpierw Ukraina, a potem Polska i kraje bałtyckie. A jeżeli on ostrzegał, jeżeli jego słowa brano na poważnie, to ja mam takie pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński, jego brat, zbratał się z putinowską agenturą? Z ludźmi, którzy brali od Putina pieniądze. No jeżeli brałby jego słowa na poważnie... Salvini, to są wszystko... Abascal, to są wszystko ludzie, którzy są na pasku Putina. I to zresztą widać w dzisiejszej sytuacji, jak oni reagują na to, co się stało. No, mamy wojnę na Ukrainie, a pani Le Pen chce wychodzić ze struktur wojskowych NATO. Mamy wojnę na Ukrainie, a ona mówi o tym, że Putin jest ciągle sojusznikiem i że trzeba myśleć o jakimś partnerstwie strategicznym z Rosją. Kurwa mać, no. Co to jest? I najlepsze jest to, że nasz premier, który jeszcze w lutym mówi, że pojechał na zjazd tej bandy, że jest u przyjaciół, to teraz w ogóle połknął język i słowa Le Pen w ogóle nie wymawia. Tak? Zresztą nikt go nie pyta o to, jak tam Marine, czy do niego dzwoni, czy kiedyś się jeszcze spotkają. Nie? Tylko wysyła do Macrona SMS, tego tweeta, w którym no, generalnie to przeprasza i prosi o wybaczenie za swoje impertynencje wcześniejsze. Ale wracając właśnie do tematu Lecha Kaczyńskiego, skoro jego biorą na poważnie, skoro jego słowa miały być wyznacznikiem polityki wobec Rosji, no to oni powinni byli po pierwsze jak najgłębiej Polskę mocować w strukturach Unii Europejskiej, żeby nie została nigdy sama na placu boju, tak jak to było w roku 1939, jak najbardziej wzmacniać polskie siły zbrojne, żeby miało czym się bronić,
żeby też nie było tak jak w roku 1939, tak? I jak najbardziej wzmacniać nasze relacje transatlantyckie, żebyśmy mieli po prostu potężnego sojusznika. I teraz przyjrzyjmy się, co państwo robiło. Jeśli chodzi o siły zbrojne, no to przypomnijmy sobie, co robił Antoni Macierewicz, tak? I zapytajmy na przykład, czy mamy helikoptery transportowe dla wojska. Mogliśmy mieć już je od dobrych kilku lat. Teraz to jest jakaś panika zakupowa Mariusza Błaszczaka. Co do sensu, no nie wypowiadam się, nie jestem do końca kompetentny, ale te wszystkie rzeczy można było zamówić wcześniej. Polska musi korzystać z amerykańskiej obrony przeciwlotniczej w tej chwili, żeby ochronić strategiczny punkt, jakim jest lotnisko w Rzeszowie. Jeśli chodzi o nasze sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, jeszcze kilka miesięcy temu, tak, Polska była gotowa iść na wojnę z Ameryką o telewizję TVN24. W listopadzie 2021 roku szefowa wywiadu narodowego USA była w Warszawie, spotkała się z Mateuszem Morawieckim, powiedziała mu, co się szykuje, jakie są na to dowody, a w grudniu było spotkanie właśnie z lepenowcami w Warszawie, a potem na obradach Sejmu nagle pojawił się Lex TVN, został przegłosowany. Tak, tak Polska chciała ustawić relacje ze swoim najważniejszym sojusznikiem, że chciała przejąć, po prostu wywłaszczyć największą amerykańską inwestycję w Polsce. Tak, tak słuchali, tak wsłuchiwali się w słowa Lecha Kaczyńskiego z roku 2008. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no to wiemy, co się dzieje w roku 2016, że nasze drogi generalnie się rozjeżdżają. To na co mam teraz nadzieję, to jest to, no, że wreszcie ktoś wyciągnie z tego wnioski, że Polska będzie synem marnotrawnym i no, udając oczywiście, że to Europa wraca do Polski, to Polska do Europy i do NATO wróci. No, stosunki z Ameryką chyba są dobre, aczkolwiek mam wrażenie, że będziemy teraz pod amerykańskim nadzorem, jeśli chodzi o pewne rzeczy, no, że Polska jest zbyt ważnym strategicznym krajem, położenie jest zbyt istotne, żeby Amerykanie po prostu pozwalali tutaj na takie bezchołowie, jakie mieliśmy jeszcze niedawno. Oj, widać to bardzo wyraźnie, ale to w takim razie chciałem na koniec zapytać, nawiązując do tego, co mówiłeś o tym, że przydałoby się wyjaśnić, w jaki sposób ta sieć uzależnienia od Rosji kwitła, czy była zaplatana w Niemczech. No i na tej kanwie, znaczy i zaszczepiając pomysł, który gdzieś w niemieckich mediach, rozumiem, się pojawił, pomysł komisji śledczej, która by miała zbadać, w jaki sposób szczególnie za czasów Schrödera uzależniono Niemcy od węglowodorów rosyjskich, no na tej kanwie Mateusz Morawiecki w dzisiejszym wywiadzie, wczorajszym, przepraszam, dla jednej gazety, mówi o tym, że takie podobne śledztwo by się przydało i komisja śledcza także w Polsce. Więc chciałem przede wszystkim spytać, czy to jest realny pomysł w Niemczech i jak byś skomentował tego typu myślenie, bo my z Marcinem, a jesteśmy mocno przewrażliwieni na punkcie ruskich wpływów, uważamy, że i tak mogłoby to się nie udać tak, jakby sobie to wymyślił. Tak. Znaczy wygląda jakoś z tego, co kojarzę, to Mateusz Morawiecki bardzo czuwa propozycję raczej redaktora Sakiewicza, a nie temat, który chciał rozwijać jakoś premier Morawiecki, zdając sobie pewną sprawę, że komisja śledcza w Polsce wyjaśniłaby no, dużo różnych powiązań. A pamiętajmy, że mamy też jeszcze sprawę importu węgla. Z importem węgla łączy się afera taśmowa. No, tak, no właśnie, tak. A no, jeszcze, ale nie będę... Tak, nie, a wracając do Niemiec. Mówi słuchajcie. Bardzo jasno Mateusz Morawiecki, oczywiście piłka wystawiona jest przez Sakiewicza, ale on mówi na pytanie, że czy nie powinniśmy podjąć działań systemowych, które wyjaśniłyby, skąd wzięło się uzależnienie części naszych elit politycznych od Moskwy, choćby po to, by uniemożliwić podobne sytuacje w przyszłości. Premier mówi, jak najbardziej tak. To oczywiście zaczęło się od tego, w jaki sposób Polska odzyskiwała niepodległość. Nie ulega wątpliwości, że Rosja zostawiła tu, jak się mówi, w języku rozległe aktywa. Więc to on sam się... Ojciec pewnego polityka nieżyjący już wzywał syna do nawiązania kontaktów z Moskwą. Miał bardzo prorosyjskie tutaj nastawienie, więc faktycznie wpisuje się w ten tor rozumowania, który zostawił pan premier. Natomiast w Niemczech sytuacja jest taka, że chyba wystarczy, że trzy kluby opozycyjne opowiedzą się za komisją śledczą i ta komisja powstaje. Nie trzeba większości,
To jest siła parlamentu i komisje śledcze tworzono wbrew stanowisku poprzednich rządów, bardzo często do wyjaśnienia różnych skandali, mniejszych, większych, więc tutaj, jeżeli będzie chęć, no to spokojnie to można przeprowadzić. Znaczy, ciekaw jestem, czy Schroeder by się takie przesłuchanie stawił, jakby to wszystko wyglądało. Tylko, że z drugiej strony to też jest trochę wtórne, no bo są ważniejsze rzeczy do zrobienia w Niemczech. Tak? Trzeba wysyłać broń, trzeba przeglądać te po prostu zakurzone, nie wiem, zdezelowane magazyny niemieckiej armii. No bo jeżeli się okazuje, że oni mają tylko kilka haubic do wydania. I oni naprawdę mają kilka haubic do wydania. No jak to jest taka armia, która pamiętam, pisałem o tym tekst w 2014 roku, jaki jest stan uzbrojenia, no to parę samolotów, dwa okręty, trochę czołgów, a reszta po prostu stoi w magazynie i no jest uszkodzona i nie ma pieniędzy, żeby je ponaprawiać. Tak? To jest ta niemiecka Bundeswehra, którą straszono Polaków, naszych rodziców, tak? To przez całe ich życie w PRL-u. Więc no Niemcy mają ważniejsze rzeczy niż polowanie na czarownicę w tej chwili. Schroeder, no to już no stał się karykaturalną postacią. Tak, tak, to jest też w ten sposób ścigali, bo tu się zgadzam, przede wszystkim no, byłby to symbol, ale po wyciśnięciu z symbolu to ścigaliby dobrze uposażonego emeryta. I tyle. Słuchaj, na koniec jeszcze chciałem wrócić do wątków czysto ukraińskich. Jak to wygląda od strony Niemiec? Te relacje niemiecko-ukraińskie w momencie, kiedy okazuje się, że prezydent Niemiec nie ma po co jechać do Kijowa i tak jest. No, tam był pewien spory zgrzyt. Jak no, Niemcy to odbierają? Niemcy odebrali to źle, bo dzisiaj kanclerz powiedział, że on nie pojedzie do Kijowa, dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona. Tak? Dzisiaj Steinmeier rozmawiał z Zelenskim przez telefon, pogodzili się, przebaczyli sobie, wyjaśnili sobie stanowiska, już ta wizyta jest przygotowywana. Ale ja mam tutaj, no, nie mam pewności, jak na razie jeszcze niczego nie ustaliłem, ale powiedzmy hipotetycznie. Przyjeżdża polityk z jednego kraju do drugiego kraju, z którego jedzie się do trzeciego kraju i który kraj organizuje podróż. I ten trzeci kraj mówi do drugiego kraju, że wiesz, ten polityk z pierwszego kraju ma nie przyjeżdżać, bo my go nie chcemy. No i jak to jest, że ten kraj, który organizuje tę podróż, mówi okej, oni cię nie chcą, więc spadaj, wracaj do siebie. Czy nie byłoby w interesie tego kraju drugiego stanąć na głowie, żeby przekonać kraj, do którego się jedzie, że ten dodatkowy gość jest potrzebny i że nie należy robić głupich szopek, bo to uderza w jedność europejską, która jest szalenie potrzebna dla tego trzeciego kraju, że to uderza w solidarność, że to tworzy niepotrzebne zgrzyty, czy w ogóle w obliczu wojny zgrzyty są potrzebne. No Niemcy nagrzeszyli, tak robili deal z Rosją. Robili. No ja co do tego wątpliwości, ale czy akurat to jest ten moment, żeby szarpać te rany? I ten kraj w środku, który pośredniczy w tym wszystkim, miał wszelkie instrumenty, żeby ten konflikt załagodzić, tak żeby on po prostu nie wypłynął. Natomiast mam fatalne wrażenie, że ten kraj w środku zrobił wszystko, żeby to wyeskalować. Żeby pokazać, patrzcie, jak tym sokinsynom utarliśmy nosa. Jak żeśmy im dowalili. Jacy my jesteśmy po dobrej stronie, a oni jacy są po złej. I to się wszystko wpisuje w ten cały ciąg właśnie wydarzeń, o którym mówiliśmy w środku. A to też pokazuje na upadek zawodu dyplomaty w tym środkowym kraju, tak, który po prostu został już zupełnie zeszmacony do roli politycznego funkcjonariusza, który wykonuje tylko polecenia płynące z siedziby partii w tym właśnie środkowym kraju, który organizował tę wizytę do trzeciego kraju, do którego kraj numer jeden nie został zaproszony. No i trzeba jeszcze powiedzieć, że akurat chyba argumenty takie jak jedność europejska i tym podobne, których użyłeś w tym kontekście, w tym środkowym kraju nie mają większego znaczenia. Albo to pokazuje... Ale to pokazuje właśnie dramat tej całej sytuacji, bo ta wojna się skończy. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej, ale Ukraina ją wygra. Trzeba będzie zająć się odbudową Ukrainy. Trzeba będzie zająć się w sensie jak najszybszym zacumowaniem Ukrainy w Unii Europejskiej, bo ta wojna powstała dlatego, że Ukraina była poza Unią Europejską, poza systemem, została zostawiona w strefie buforowej między Zachodem a Rosją. To nie jest wina tylko Zachodu, tam jest dużo winy ukraińskiej. W roku 2008 Ukraina nie mogła zostać członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, po prostu, bo nie spełniała wielu kryteriów, nie tylko wojskowych, ale politycznych. Ale okej,
Trzeba te błędy naprawić jak najszybciej. Jak to zrobić bez Unii Europejskiej? Polska będzie pogrążona w tej chwili w poważnych problemach gospodarczych. Widzieliśmy, co się dzisiaj stało na przykład z ratami kredytu. Będziemy mieli po prostu problemy. Będzie potrzebny ktoś, kto ma naprawdę pieniądze. Pieniądze w Unii Europejskiej mają bardzo duże kraje. Między innymi Niemcy. Jeżeli Niemcy będziemy zrażać, tak, obrażać, opluwać, no to możemy ich stracić dla tej sprawy ukraińskiej. Tak? A to jest sprawa dla Polski także kluczowa, żeby Ukraina była jak najszybciej w NATO. I tu musimy działać w jedności z całą Unią. Trzeba przekonywać będzie na pewno Holendrów, no bo Holender się zapyta, no po cholerę nam ta Ukraina, tak nam jest tak dobrze. Trzeba będzie przekonywać Portugalczyków, dla których wielkim problemem jest to, co się dzieje, czy Hiszpanów po drugiej stronie Cieśniny Gibraltarskiej, tak, w Ameryce, w Afryce Północnej, a nie to, co się dzieje na wschodzie. Trzeba będzie rozmawiać z Włochami, dla których sankcje są bardzo nieprzyjemne, bo mają też silne związki gospodarcze z Rosją. Trzeba będzie rozmawiać z Grecją, z Cyprem, no, ktoś będzie musiał wziąć na siebie po prostu funkcję adwokata przekonywacza. To będzie rola dla Polski i dla Niemiec. I to trzeba będzie działać w tandemie, może w jakimś trio jeszcze ze Szwedami. Też mamy bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o tworzenie Partnerstwa Wschodniego. O tym też zapomnieliśmy w ogóle powiedzieć, że gdyby nie zielone światło, właśnie poparcie tego programu przez Niemcy, to Ukraina byłaby jeszcze dalej od Unii Europejskiej. A dzisiaj Ukraina jest z krajem stowarzyszonym. 60% prawa ukraińskiego jest zgodne z prawem europejskim, tak? Czyli generalnie akcesja Ukrainy będzie no o wiele łatwiejsza, niż gdyby tego wszystkiego nie było. Więc to nadymanie się Polski, wykorzystywanie polityki zagranicznej do załatwiania tutaj właśnie wewnętrznych interesów, do zbierania politycznego złota jest samobójcze. To nie jest szkodliwe, to jest po prostu dla Polski na dłuższą metę samobójcze. I bardzo bym to nie chciał. Modlę się o to, żeby no, konsekwencji tego nie było faktycznie strasznych. No, ja mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy ta wojna się skończy, to jednak w Polsce będzie jakiś rząd, który podejmie działania dyplomatyczne, a nie będzie wysyłał na przykład do takiego Cypru billboardu, bo to jest możliwe, albo do Holandii. No ale słuchaj, jest jacht Polskiej Fundacji Narodowej. On by tam popłynąć na żaglach, mógłby sobie napisać coś o tym rosyjskim. Na żagle mają duże powierzchnie, ja mam patent sternika, więc wiem, no. Jest duża powierzchnia, wiele się tam zmieści. Na tych żaglach. Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, że znalazłeś dla nas czas. Państwa i naszym gościem był Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Gazety Wyborczej, w której akcjonariacie też pewnie byśmy znaleźli jakieś obce wpływy. Tak, ale to jest szwajcarski. Tak. Jest tylko George Soros, gdzieś tam udziałowcem małym, więc... A, no jest Soros, tak. Bardzo Ci dziękujemy. Dobrej reszty wieczoru. Dzięki. Proszę Państwa, my co? No, zrobimy sobie pewnie chwilę muzycznego oddechu. Ja jestem Państwu winien informację, oczywiście, że... bo nie przedstawiliśmy. Program nasz realizuje Marcin. Nie wiem, czy Państwo znacie Marcina, możecie już poznawać, a teraz chwila muzycznego oddechu, po nim wracamy z Polexit Newsami i z Polexitowcem Tygodnia i jego demokratycznym wyborem. Przemysław Mamiasz, serwis sportowy Radio Sęk. Podczas meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami Sęcze a Zboże doszło do ekscesu w wykonaniu chuliganów miłości. Otóż ludzie rzucili się na siebie, zaczęli się ściskać i całować. Nikt nie wie, co to spowodowało.
uczucia. Chuliganem odczucia. Kiedy szczęście ucieka wam, to sprowadza mnie tutaj. Ja złapię, mnie ci złapię. A ty nie mów mi, no, że co, że uczucia są niepotrzebne. To błąd, to błąd, bo miłość rządzi światem. Zawsze jak któryś z realizatorów puszcza Miłość rządzi światem w takim programie, to nie jestem pewien, czy to prawda. Nie wiem, jak ty, Radku. W ogóle taki dzień masz bardzo pełen wzruszeń. Już Franciszek ci się tutaj... Tak jest. No, będziemy mieli taki fragment kościelny, ale nie przez moje różne bóle. Bo proszę Państwa, to zadam takie pytanie. Ja nie powiem, proszę Państwa, co ja pomyślałem, ale co Państwo pomyśleli, jak usłyszeliście dzisiaj, że papież Franciszek jest na wózku. No, myślę, że wielu mogło pomyśleć, takich naprawdę też żarliwych katolików, bez ironii, że to może jednak Bóg da jakiś znak. Także Marcin, powiem Państwu, że nawet staremu atoiście przez chwilę przyszło to do głowy. A ja tylko powiem, że wczoraj poświęciłem proputinowskim, franciszkowym występom program i polecam Wam do odsłuchania. Jarosław Makowski razem z Robertem Fidurą i ze mną rozmawialiśmy o tym, czy przypadkiem polski kościół nie będzie chciał jakoś skorzystać nawet diabelsko. Ale to... A nie, to już korzysta. Ja już dzisiaj czytałem teksty, które cieszą się, że ci postępowi katolicy dostali w nos, bo takiego fajnego mieli papieża i teraz co? To chyba Filip Memches, jeśli dobrze pamiętam, on jest nieoceniony i nie do przecenienia, jeśli chodzi o takie wjazdy, i właśnie zauważył, że coś się postępowym katolikom papież popsuł. Się popsuł. Ale wróćmy do Europy. Wracamy do Europy. Watykan jest w Europie, ale nie, w odróżnieniu od Berlina nie rozdaje kart. Tak, dzięki Bogu. No. Właśnie. Drodzy Państwo, to tak na szybko nasz dziennik, który był trybuną Solidarnej Polski, ostatnio bardzo skromnie nagłaśnia różne pomysły Solidarnej Polski, no bo Solidarna Polska ma pewne problemy, jak na pewno wiecie, jest mocno przyciskana przez Jarosława Kaczyńskiego. Ja tak, Marcinie, w ogóle się zastanawiam, czy ja chcę, żeby oni wyszli z tej koalicji, żeby na nich zwalić winę za te antyeuropejskie wszystkie pomysły, czy nie, bo z jednej strony
oczywiście będzie to niby triumf, no i usunięcie przeszkody pewnej w relacjach z Brukselą, a z drugiej strony w sumie maski by opadły, bo to jest bardzo wygodna figura retoryczna, o tym coraz częściej słyszymy z korytarzów brukselskich, że no, nasz premier przedstawia się jako ten ostatni Europejczyk, przypominamy Państwu. Takiego SMS-a tak, kiedyś wysłał, kiedyś, przypominamy. Tak, i zwala wszystko na Zbigniewa Ziobrę, że my jesteśmy tutaj proeuropejscy, a to oni źli, no ale oni są naszymi koalicjantami. Ale a wiemy, komu, że jest inaczej. Ale no. Komu on to tłumaczy? On to tłumaczy przede wszystkim swoim wyborcom, bo z całą pewnością w polityce nie, no, europejskiej. Nie, tłumaczy. Wyborcom. Tylko i wyłącznie. Bo nie chcesz mi chyba powiedzieć, że w polityce europejskiej siedzą sami naiwniacy, którzy nie mają zielonego pojęcia, co się w Polsce dzieje i których ambasady pracują tak jak polskie ambasady na świecie i nie dostarczają biuletynów informacyjnych, że o pewnych informacjach wywiadowczych nie wspomnę. Ale wystarczy to, co każda ambasada robi, czyli przegląd prasy, zbieranie informacji i raporty dla polityków w kraju macierzystym ambasady. I oni doskonale wiedzą, proszę Państwa, że to nie jest tak, że Zbigniew Ziobro to jest ten, który decyduje. Szczególnie, że Zbigniew Ziobro z pewnością nie jest tym, który decyduje o tym, które obietnice Mateusz Morawiecki wykonuje, a których nie. Ponieważ Mateusz Morawiecki z zasady nie wykonuje obietnic i nie dotrzymuje obietnic i mam bardzo wiele Ziobrze do zarzucenia. I tu listę grzechów, jakbyśmy zaczęli wymieniać, bardzo długa, taki papier musielibyśmy taśmowy jakiś kupić, żeby ona... Ale akurat za kłamstwa Mateusza Morawieckiego moim zdaniem Ziobro nie odpowiada. Akurat nie, to nie da się ukryć. Ale to jak już o tych kłamstwach, bo to ładnie nam się złożyło, drodzy Państwo, mamy też... Nie reklamuj tytułu. Pierwszy tygodnik polexitowców do rzeczy i tam ciekawa rozmowa Karola Gaca z Marcinem Romanowskim. I to tak a propos tego, co mówiłeś o obietnicach. To Marcin Romanowski, prominentny polityk Solidarnej Polski, minister, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. I on na pytanie, to już jest finalne pytanie wywiadu, jak zatem rozmawiać z Brukselą? Tych sprawdzam było już przecież kilka i nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Tutaj winien jestem też wyjaśnienie, że Marcin Romanowski stwierdził, że dobra wola Solidarnej Polski dla ustawy o likwidującej Izby Dyscyplinarnej to jest mówienie sprawdzam Unii Europejskiej, a sprawdzam polega na tym, że zdaniem Marcina Romanowskiego jako mocnego pretendenta do tytułów polexitowca. No, generalnie Bruksela to jest tylko pretekst, żeby wprowadzać supremację niemiecką. Ale dojść do tego, co to dla nich znaczy sprawdzam. Tak, więc... Sprawdzam to dla nich znaczy, sprawdzam stan konta, czy nam przysłali już te wszystkie pieniądze. No więc mówiąc wprost, projekt prezydenta, tak mówi Romanowski, projekt prezydenta niczego nie naprawia, wprowadza tylko większy chaos. Zresztą doradcy prezydenta jakoś upodobali sobie anarchizację polskiego sądownictwa. Mamy nadzieję, że przyjdzie jakaś refleksja w tym zakresie i jestem przekonany, że dojdzie do porozumienia w ramach koalicji. Chodzi przecież o naszą suwerenność. I tutaj a propos tych obietnic i wiarygodności, więc jak rozmawiać z Brukselą? Opowiada o pewnym doświadczeniu. Powiem o pewnym doświadczeniu z Rady Unii do spraw wymiaru sprawiedliwości. Za każdym razem, gdy pojawiały się jakieś absurdalne pomysły z wprowadzeniem do naszego systemu ideologii gender, to po prostu to wetowaliśmy. Wiem, że w pewnych sprawach trzeba postępować twardo. Sądzę, że zostało, miałem nie pukać, ale to się wczułem w Marcina Romanowskiego, sądzę, że zostało to zrozumiane przez drugą stronę. Unia Europejska to przestrzeń transakcyjna, w której dużo da się osiągnąć, prowadząc twarde negocjacje. Ciągle słyszymy o rozmowach, ale one do niczego nie prowadzą. Nie ma o czym rozmawiać, bo wszelkie obietnice są łamane. Stanowczość, stanowczość i jeszcze raz stanowczość. Tylko w ten sposób uzyskamy realizację znacznej części naszych polskich interesów. I dlatego, że te obietnice takie no nie, były czekaj, ważne... To teraz trzeba powiedzieć, bo ja tu muszę jednak zaznaczyć, że... Państwo zapewne to wiedzą, ale
W roku 2015 Polska wstała z kolan i od roku 2015 Polska prowadzi nieugiętą, suwerenną politykę transakcyjną w Unii Europejskiej. I zawieszę tu tylko takie pytanie. W zasadzie powinno być do pana Romanowskiego, ale ponieważ podjąłeś się roli przekaźnika, to stawiam je tobie. No i co, żeśmy w ramach tej twardej, suwerennej polityki transakcyjnej w Unii Europejskiej uzyskali? Ale nie zaskoczysz mnie, bo Marcin Romanowski w ostatnich swoich słowach nie zostawia wątpliwości. Tak jak prezydent i rząd byli twardzi w sprawie sankcji i pomocy Ukrainie w pierwszych dniach wojny, gdy postawiliśmy pod ścianą Niemców. Proszę, dziś pytanie, dziś czy odpowiedź. Mogę to przemyśleć? Tak, drodzy Państwo, i to jest tak z tymi obietnicami. Wszystkie obietnice są łamane, mówi minister w rządzie premiera Morawieckiego, który, drodzy Państwo, 21 października ubiegłego roku powiedział, zamierzamy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Mówił to podczas debaty w Parlamencie Europejskim. I kiedy to było? Kiedy to było? 21 października, drodzy Państwo, a ja będę pamiętał tę debatę, bo uważam, że to jest takie symptomatyczne, że premier był mocno oburzony, że prosili, żeby już skończył, bo on tam gadał, a są określone limity czasowe. I to było tuż przed tym, z tego co pamiętam, przed tym słynnym SMS-em. Ratuj tam, nie jestem ostatnim Europejczykiem w tym rządzie. To był 19 października, drodzy Państwo, nie wiem, coś czeskie. 19 października i wtedy właśnie to dla mnie było takie symboliczne, że premier nawet nie jest w stanie na takie proste rzeczy przystać, które wszyscy akceptują. Jakoś nie ma innych premierów, którzy... nawet nie był w stanie uznać, że mówimy 15 minut, jak już mówił 35, ale... to... Radku, jak przedstawiciel tak wielkiego kraju jak Polska ma mieć 15 minut, tak samo jak za przeproszeniem Słowacja? No jak ty to sobie wyobrażasz? Albo Węgry. Nie, Węgry akurat z racji innych mają, powinny mieć wydłużony czas debaty. Jesteśmy wielkim krajem i kwadrans to jest dla małych krajów. Tak jest. A dla tak wielkiego kraju i dla premiera, który ma tak wiele do powiedzenia. I tak wiele do obiecania. Powinno być tych minut co najmniej dwa razy więcej. Nasz dziennik jednak nie rezygnuje z ohydzania dalszego, Unii. Nie ma za bardzo takiej przestrzeni, no bo jednak Unia mimo wszystko coś robi, więc tym razem na Unię zwalimy też inflację. Jest taki ciekawy tekst. Euro to nie panaceum. Wzrost cen w strefie euro jest największy w historii, a wśród członków Unii Walutowej w najgorszej sytuacji pod tym względem są kraje naszej części Europy. I co ty na to, Marcinie? Inflacja to jest szersze zjawisko niż wzrost cen. I wzrost cen oczywiście wojenny dotyczy całej Unii Europejskiej. Im bliżej teatru wojennego, tak się złożyło, tym bardziej... Także dlatego, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej nadal są silnie związane byłą strefą RWPG. I to lata trwa, kiedy my wychodzimy. I to nie chodzi o takie proste uzależnienia od surowców, ale choćby o sieci przesyłowe. W Polsce mało kto wie, że zupełnie niedawno dopiero nasza sieć energetyczna stała się faktycznie niezależna i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest dużo czynników. Tylko chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, która umknęła dziennikarzom śledczym, jak rozumiem, periodyku, z którego cytujesz. Otóż inflacja w strefie euro zaczęła się w lutym. I faktycznie jest skokowa. Zaczęła się w lutym, kiedy to wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska. Natomiast polska inflacja zaczęła się. Polska inflacja zaczęła się dużo wcześniej, więc albo i tu stawiam znowu. Ja dzisiaj mam jakiś dzień pytań, proszę Państwa. Stawiam takie pytanie. Czy to jest tak, że dla nas wojna rosyjsko-ukraińska zaczęła się półtora roku wcześniej? Czy to jest tak, że myśmy mieli inflację przed wojną w odróżnieniu od strefy
euro. I ja myślę, że odpowiedź na to pytanie wyjaśnia. Każdy wszystko. Może znaleźć sobie w Google'ach odpowiedź i to naprawdę szybko. Ale lećmy dalej, bo jest kilka takich jeszcze kuriozalniejszych. Na koniec zostawię Państwu wypowiedzi, ale przede wszystkim chciałem porozmawiać o bardzo takim dla mnie smutnym wywiadzie z naszym komisarzem. Jacek Kliziniewicz z nim rozmawia, też na łamach gazety. Ale to powiedz, z którym komisarzem? Janusz Wojciechowski, komisarz w Komisji Europejskiej, komisarz do spraw rolnictwa. My Państwu mówiliśmy o tym, jak doszło do takiej dość uroczej sytuacji na Twitterze, kiedy Ministerstwo Rolnictwa utyskiwało, że nie dostało pomocy finansowej, o którą wnioskowali, nie dostali zgody na dopłaty do nawozów i okazało się, że chyba Janusz Wojciechowski wtedy wstał lewą nogą i centralnie na Twitterze napisał, tak, bo napisaliście trzeba było napisać poprawny wniosek. Po prostu. I teraz okazuje się, tak, że... Tak mi się wyrwało, proszę tak. Państwa. Ja lubię powiedzenie, ceńmy naszą młodzież za szczerość, pójdą na studia, nauczą się kłamać. I tutaj akurat pan komisarz Wojciechowski był chwilowo młodzieżą, był szczery. Słuchajcie, no nie chcę długo czytać, ale generalnie chyba po to jest ten wywiad tak naprawdę, gdzie Janusz Wojciechowski mówi, że dobrze, że pan o to pyta, ponieważ trzeba to rozstrzygnąć raz na zawsze. Nie było żadnego błędu. Polska jako pierwsza i do niedawna jako jedyna otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną. Skala jest olbrzymia i w ogóle nic się nie zająknął tak naprawdę w sprawie tej historii tego feralnego tweetu, tylko zagadał. Więc... No to dla mnie trochę przykre, bo ja już widziałem w czasie początków pandemii, że Janusz Wojciechowski też tam nie wytrzymuje nerwowo, jak cały czas my byliśmy mistrzem świata i Unii Europejskiej w radzeniu sobie z pandemią. Wtedy jeszcze nie było szczepionek, były pierwsze rozmowy o funduszu odbudowy i wtedy już Januszowi Wojciechowskiemu się ulewało i czasami mocno oponował, no ale jak widać został przywołany do porządku, no ale cieszmy się z tych rzadkich przypływów szczerości naszych polityków. Tak, tak, to jest tak i nie wierzmy w dementy. Tak. Drodzy Państwo, ja staram się nie być złośliwym, więc oszczędzam takich większych... Ja wybaczcie Państwo z uczciwości dla Was, powiem, że nie mogę tego potwierdzić w sposób odpowiedzialny. No tak, każdy Polak mówi o sobie, w związku z czym zatrzymałem się nad bardzo ciekawym tekstem. Nie wiem, jak można coś takiego... wyprodukować. Tekst Dawida Wilcztajna, proeuropejski putinizm eurokratów. Te grafiki są też mało czytelne, wybaczcie. No, grafika jest czytelna. Kogut francuski z twarzą Macrona maszeruje w stronę talerza, nad którym siedzi Władimir Putin z nożem i uwaga, widelcem, a widelcem to sami wiecie, kto kogo uczył nieść. Jest wątek polski tutaj. Tak, ale to tekst jest niesamowity, ale przeczytam nit i potem ten fragment, który każdy będzie mógł łatwo ocenić, a potem jeszcze z Marcinem chwilę podyskutujemy o stanie ducha tych polexitowych piewców. Lit brzmi tak, jednym z największych fałszów dzisiejszej debaty publicznej jest przeciwstawienie sobie postawy prokremlowskiej i proeuropejskiej. Tymczasem nie tylko przeszłość, lecz także to, co dziś widzimy, bardzo wyraźnie pokazują, że istnieje proeuropejski proputinizm, że można bez żadnego problemu połączyć skrajnie wręcz probrukselskie oraz, używając terminologii eurokratów, prointegracyjne stanowisko z poparciem dla Rosji. I to jest naprawdę wyjątkowy... Ja aż sprawdzę i to są dwie strony bite, tak. Tak, drodzy Państwo, jest tak. Zacznijmy od tej grafiki, bo jak widzicie Macron tutaj jest tym kogutem, który... My wam mówimy, że Macron jest kogutem, którego sobie zamierza zaraz pałaszować Putin
I generalnie dla Dawida Wittgensteina nie ma żadnej różnicy między Le Pen a Macronem. I to jest takie jedno bardzo piękne zdanie, gdzie pisze Dawid Wittgenstein: Le Pen i Macron to właściwie ta sama bajka. Kto wie, może nawet ta pierwsza byłaby dla Europy lepsza. Mielibyśmy bowiem do czynienia z grą w otwarte karty zamiast tworzenia propagandowej fikcji. I to się to... Ja, to mi pasuje też do innych krajów, ale dobrze, zostawmy. No generalnie jest tak. Postrzeganie środkowo-wschodniej Europy jako przestrzeni kolonizacyjnej, która nie zasługuje i nie może być dla dobra starych państw Unii traktowana w Unii jako równoprawny podmiot. Uznawanie nas i naszych sąsiadów za państwa drugiej, jeśli nie trzeciej kategorii. Związana z tym gra na zdominowanie i zmarginalizowanie wspomnianego regionu zamiast współpracy, poczucie cywilizacyjnej wyższości tandemu Paryż-Moskwa nad nim. Straszenie migrantami ze wspomnianych państw w celu kanalizowania negatywnych emocji wobec władzy, ataki ideologiczne powodowane tą samą potrzebą. W końcu rzecz chyba najważniejsza, bardzo silny antyamerykanizm i tak naprawdę fikcyjne trwanie w NATO. Tak, drodzy państwo, Macrona widzi Dawid Wittgenstein. I to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to jest ten pasus w tekście dotyczący Słowenii. Właśnie w Słowenii premier przegrał wybory. On był takim naszym cichym koalicjantem, takim mini Urbanem, bo był Orbanem, tak, mini Orbanem. I na tej, i ponieważ jego przegrana także przez nas tutaj była wskazywana jako wyeliminowanie eurosceptycznej karty, którą mogłaby Polska grać przeciwko Unii Europejskiej, no to bardzo ubolewa nad tym Dawid Wittgenstein. Twierdzi, że to był polityk antyputinowski, antyrosyjski, a że my teraz się cieszymy, my lewicowo, mainstreamowo, nie wiem, no różnie nas nazywa. Zdrajcy, no, zdrajcy. Generalnie zdrajcy, tak. I on tak to puentuje. Otóż okazuje się, że kwestie stosunku danego podmiotu politycznego do Putina i Rosji, i to nawet w tak newralgicznym momencie jak aktualna wojna, są absolutnie drugorzędne względem interesu eurokratów i przyspawanych do nich partii. Możesz być nawet... No muszę wam to powiedzieć, bo to nie jest jasne. Teraz jest o Polsce. Możesz być nawet największym wrogiem Putina, uniemożliwiać mu realizację jego interesów, działać przeciw wpływom Moskwy. Jeśli jednak nie będziesz działać w myśl Brukseli, zostaniesz okrzyknięty faszystą, oszołomem, etc. I tą piękną konstrukcję... No, pozwól mi na chwilę. Proszę, bo ja poprosiłem Marcina, nawet dzięki czemu zobaczycie, jakie ma trendseterskie okulary europejskie. Nie, to nie po to jest. Bo to jest jeszcze taki fragment, który... Ja ci coś przeczytam i tak. Powiedz, czy to będzie fałsz. PiS i Konfederacja to właściwie ta sama bajka. Kto wie, może nawet ta pierwsza byłaby dla Europy lepsza, mielibyśmy bowiem do czynienia z grą w otwarte karty zamiast tworzenia propagandowej fikcji. To ładnie, to nie było zapisane w scenariuszu, zaskoczyłeś mnie pozytywnie, ale rozwija, drodzy państwo, tę myśl bardzo ciekawie Rafał Ziemkiewicz w Do Rzeczy, takie myślenie właśnie, takie... Jeden fragment, jest tutaj oczywiście nuta zazdrości wobec ciebie i Tomka Piątka, bo jest tutaj też oczywiście płacz i lament z powodu tego, że Tomka Piątka książki są bestsellerami. Tak, niestety bestsellerami, tak dokładnie pisze Rafał Ziemkiewicz, ale najlepszy fragment tego tekstu, generalnie tekst jest o tym, że nad Wisłą zakorzeniły się różne spiskowe teorie i ma to służyć temu, żeby obalić
fakty, które, no bo bazujemy na faktach, które wskazują na to, że Polska się wpisuje w putinowską agendę. Już nie mówię o ustawach jeden do jednego, na przykład prześladujących LGBT. Jest masę takich przykładów. Poniedziałki 19, żeby sobie utrwalić, zawsze możecie na Reset Obywatelski Dochodzenie Prawdy włączyć i będziecie mieli świeżą dawkę od Tomka. No ale tutaj już naprawdę postawił się mocno faktom Rafał Ziemkiewicz i pisze tak. Weźmy to na zdrowy rozsądek. Czy zastąpienie w krajach Zachodu rządów demokratycznych prawicowymi autorytaryzmami rzeczywiście służyłoby realizacji wielkiego celu Putina? Obojętne, czy jest nim odbudowa ZSRR, czy panowanie nad światem. Jest przecież oczywiste, że w takim razie wolałby mieć przeciwko sobie państwa rozlazłe i dekadenckie, z łatwymi do skorumpowania, co nieco o tym wie, obieralnymi politykami i łatwymi do mieszania procedurami demokratycznymi, niż twarde, prawicowe autokracje. Dlaczegoż, jak przyjmuje to zapewnik paranoiczna narracja liberalnej lewicy, Putin miałby dążyć do rozbicia Unii Europejskiej? No, wyobraźcie sobie dlaczego. Przeciwnie, nic nie służy jego interesom lepiej niż federalizacja Unii pod zarządem przyjaznych Kremlowi do granic dobrowolnego przyjęcia satelickiego statusu Niemiec. To przecież dzięki nim i dzięki Unii i zacieśnianiu integracji odniosła Rosja ten ogromny sukces, jakim jest omalże narkotyczne uzależnienie zachodniej Europy od jej węglowodorów. Także Rafał Ziemkiewicz jednym pociągnięciem pióra wywalił wszystkich ekspertów od polityki światowej, którzy od lat, nie wiem, mniej więcej, my mamy 18 lat w Unii, no to wcześniej to się na pewno zaczęło, no tak od 20 lat mówią na twardo, że celem numer jeden chyba Władimira Putina jest rozwalenie Unii, dekompozycja i po prostu divide impera, tak? Ja ci podpowiem tak, poza ekspertami, którzy o tym piszą, mówią od lat, to mówi i pisze o tym i Władimir Putin, wprost, i grupa tak zwanych kremlowskich politologów, czyli ludzi, którzy opracowują doktryny polityczne, tak, dla Putina. Ale czy wiesz, co łączy te teksty? No, nie będziemy Państwa zamęczać szczegółami, bo myśmy tutaj przed programem sobie te szczegóły czytali i omawiali. One są świetną opowieścią o świecie, który nie istnieje. I tu zresztą na pewno doświadczenia Rafała Ziemkiewicza z pisania opowiadań fantastycznych bardzo mu procentują. Tak. To jest, proszę Państwa, tak, najpierw stworzymy sobie pewien świat, którego nie ma, bo świata nie ma. Stworzymy w tym świecie pewne konstrukty, których nie ma. Bo co to są ci eurokraci? Zobacz, ile tam jest niekonsekwencji. No, albo jest jakaś kasta eurokratów, którzy chcą zniszczyć świat, albo jest Czwarta Rzesza. I oni tu się gubią trochę, bo oni te światy sobie stworzyli różne. Mówię oni, czyli ludzie, którzy w sposób większości absolutnie nieuczciwy, cyniczny, chcą nam robić wodę z mózgu. No i jest wokół tych cynicznych, sprawnych ludzi pewnie jakaś grupa ludzi pogubionych, którzy nawet wierzą w to, co piszą. Ale zobacz, taki świat, który sobie wymyślisz, który nie istnieje, on jest bardzo fajny do opisania, on jest bardzo fajny do krytykowania, on jest bardzo fajny do chwalenia, bo ten świat realny przeważnie jest tak skomplikowany, że nawet ciężko coś pochwalić jednoznacznie albo zganić jednoznacznie, bo zawsze wchodzą jakieś niuanse, odcienie i tym podobne. Ale jak sobie weźmiesz czarną kredkę i na białym kartonie namalujesz taki świat, to czarne jest czarne, a białe jest białe i nikt Jarosławowi Kaczyńskiemu nie wytłumaczy, że tak jest. No to jest w ogóle, to jest chyba szersza rzecz rzeczywiście. Warto, żeby Państwo też wiedzieli w swojej dziennikarskiej pracy w dziennikach, które się ukazywały, dostrzegłem szybko taką zasadę sprostowań, które prostowały rzeczy, które się nie pojawiały w tekście. To było fantastyczne, bo można było sobie powiesić na stronie. A to jest ta sama technika. To jest dokładnie i to jest ten świat, którego nie ma, tak,
W związku z czym łatwo mu dowalić albo go pochwalić w różnych jego aspektach. I teraz, proszę Państwa, bo ja tak nawet przez chwilę pomyślałem, no dobrze, można by było jakoś merytorycznie do tego się odnieść. I na przykład zacząć Rafałowi Ziemkiewiczowi tłumaczyć, że w jednym zdaniu potrafi postawić sprzeczne tezy. Bo skoro ci prawicowcy są tacy groźni dla Putina, to niech on weźmie nam Rafale, wytłumacz nam. To dlaczego Putin im daje kasę? No gdyby Putin był taki cwany i miał te cele, to cała kasa Putina leciałaby do Resetu Obywatelskiego, a nie do Marine Le Pen. No, no, nie uważacie? My byśmy w tej chwili siedzieli na tych złotych krzesłach, jak te kochanki Putina, i tu też mielibyśmy nie Greenboxa z bramą brandenburską, tylko coś by tam, jakieś girlandy złote by były i dużo świecidełek, tak? A Radek miałby kolię wielką z brylantów różnych, a ja wolę szmaragdy, nie? To na wypadek, gdyby ktoś pytał, nie? I to, nie, no, no, rozmawiajmy poważnie. Więc Rafale, dlaczego te pieniądze nie idą do Resetu Obywatelskiego, tylko trafiają zupełnie gdzie indziej? No właśnie, czemu nie wspiera nas Władimir? Jeżeli dla Putina najlepsza by była Eurofederacja, to dlaczego opłacani przez niego politycy w całej Europie, dlaczego wspierane przez niego partie takie jak PiS nie chcą tej federacji? No Rafale, przejdźmy do tej rzeczywistości, która jest. W Polsce rządzi PiS. Między innymi, nie mówię, że to jedyna przyczyna, między innymi dzięki Putinowi i dzięki znakomitej operacji GRU, jaką była afera podsłuchowa. No to jeżeli ich Putin tutaj pomógł im zdobyć władzę, to teraz, żeby już tak zdobyć władzę kompletnie, powinien wysłać Morawieckiego z Kaczyńskim na szybkie knowania założenia Eurofederacji. Dlaczego tak się nie dzieje? Ano dlatego, że w realnym świecie bajania, które tu przeczytałeś, nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością, proszę Państwa. Bo my wiemy, jaka rzeczywistość jest. Wiemy, kto rządzi w którym kraju europejskim i wiemy, kto jakie stanowisko zajmuje i wobec idei integracyjnych, i wobec Władimira Putina i jego agresji. I jak to weźmiemy, to jakoś tak się dziwnie składa, że ci, którzy kochają ideę nowoczesnego konserwatyzmu, którą Putin nieustająco proponuje europejskiej prawicy, którzy zakładają te strefy wolne od LGBT, to jakoś dziwnie się składa, że oni wszyscy są przeciwko integracji europejskiej. Oni wszyscy, jak słyszą Unia Europejska, to mówią eurofederaści, tak? To jest takie. Jakoś tak to się składa. A jak się tak trochę pogrzebie, to się okazuje, że to na ich konta wpływają dziwne pieniądze kremlowskie, a nie na żadne inne. No to, Rafale, czekamy na odpowiedź. Ja tylko krótko w trzech zdaniach powiem Państwu prosto, że jak mamy 28 państw, które nie mają żadnej wspólnej reprezentacji ani mechanizmów do uzgadniania wspólnych stanowisk, to jest je 28 razy łatwiej rozegrać, choćby przeciwko sobie, ale nie tylko. I to tylko tyle, małe koło ratunkowe dla Rafała Ziemkiewicza. Czas pędzi. A ja jeszcze mam tyle wam do opowiedzenia, więc no to cofnijmy się na chwilę do 1 maja, bo mieliśmy 18 pełnoletnia Polska w Unii, ale jakoś nie udało się w żaden sposób uczcić tej rocznicy panu prezydentowi, co zresztą spowodowało, że Unia Europejska stała się słowem trendującym 1 maja i też pozwoliła przypomnieć kilka wypowiedzi, które mogą dawać jakiś trop odnośnie tego, dlaczego. Ja tylko pozwolę sobie króciutko dorzucić, proszę, bo nie wiem, czy słuchałeś przemówienia pana prezydenta 3 maja. No nie, bo ty słuchałeś, na szczęście już. No, nie jesteśmy w stanie obaj słuchać wszystkiego, przynajmniej dlatego
zdrowia. Otóż pan prezydent 3 maja wspomniał o Unii, czy zawoalowanie wspomniał o Unii z Ukrainą. I długo mówił o Unii Lubelskiej de facto. No ja już, no co, no musiałbym się trochę czepiać, prawda, ale to już jest jakby moje czepialstwo. Jak on mówił o Konstytucji 3 maja, to on tak naprawdę mówił o Unii Lubelskiej. Bo pan prezydent może w swoim kursie historii jeszcze nie doszedł do tego, że Konstytucja 3 maja likwidowała Unię Lubelską, ale to powiedzmy takie... To był naprawdę drobiazg. Ja nie podejrzewałem pana prezydenta o znajomość historii, więc nie jestem szczególnie rozczarowany. Natomiast pan prezydent powiedział, że tak te narody byłej Unii Lubelskiej, to one mogłyby zrobić taki realny sojusz i związek. W tym przemówieniu nie mówił nic o naszych sojusznikach i o tych związkach, w których jesteśmy. Nie było słowa o NATO, nie było słowa o Unii Europejskiej, czyli tym realnym, o tych realnych naszych sojusznikach, którzy są już. Była tylko mowa o tym, że jakiś nowy sojusz może się pojawić. Ja na to zwracam uwagę, bo proszę Państwa, z tych słów, należy wyciągać wnioski, bo to jest zapowiedź pewnej linii politycznej, a jest to jednocześnie kontynuacja linii politycznej. Bo ja ze strony PiS-u i jego przedstawicieli nigdy nie słyszałem tak naprawdę dobrego słowa o Unii Europejskiej, a jak dobrze poanalizujecie, to nie było też dobrych słów o NATO, były dobre słowa o prezydencie Trumpie. Który chciał NATO zdemontować. Natomiast i nigdy nie słyszałem dobrych słów o realnie istniejących sojuszach, w których jesteśmy i z czego korzystamy codziennie. Natomiast słyszałem mnóstwo dobrych słów o różnych wyimaginowanych wspólnotach. Międzymorzu, Wyszehradzie, w tej chwili ma powstawać taka nowa wspólnota polsko-ukraińska, być może obejmująca inne kraje byłej Rzeczpospolitej. PiS kocha nieistniejące sojusze, a ma straszne obrzydzenie do sojuszy istniejących, z których mamy korzyści. I żeby było jasne, dla mnie jako od dziecka wychowanego w doktrynie Piłsudskiego Giedroycia, taka postjagiellońska konstrukcja brzmi bardzo romantycznie i chwyta mnie za serce, ale to nie jest nic realnego. I też trzeba by było przypomnieć, proszę Państwa, że prezydent Ukrainy, Zełenski, nie złożył wniosku żadnego do Unii Polsko-Ukraińskiej, to składa wniosek akcesyjny do Unii Europejskiej. Tego pan prezydent chyba nie zauważył, to mu jakoś umknęło. No ale być może tak jak nie uważał na lekcjach historii, tak samo jest nadal nieuważny i nie wie na przykład, jakie wnioski składa prezydent Ukrainy. Przepraszam, musiałem to wtrącić, bowiem to jest moim zdaniem znak PiS-u i znak całego tego ugrupowania. I ja naprawdę namawiam Państwa do tego, żeby nie bawić się w odróżnianie PiS-u od Konfederacji Solidarnej Polski i tak dalej. To jest to samo zło w różnych odcieniach. No właśnie o tym mówiłem, kiedy myślałem, że kiedy odejdzie już Ziobro, to bardzo dobre trudno. Pytanie. Polsko-ukraińska z Krymem i Donbasem, czy bez? No, to jest bardzo dobre pytanie. Pan prezydent nie doprecyzował. A kapitan Stratford zdziwił się, że wraca Międzymorze. Kapitanie, oni są cały czas tam w Międzymorzu, tylko w swoim własnym bagienku i tam opowiadają różne historie. To są takie dwa stawiki. Tak, tam jest cały czas. Także to jest never ending story, jeśli chodzi o to, tylko tam mało kto w ogóle wie, o czym mówi, jak słucham różnych dyskusji w mediach narodowych. Ale wiesz, jak to strasznie przeszkadza w mówieniu, jak wiesz, o czym mówisz? Wtedy człowiek narzuca sobie jakieś różne reguły. A jak nie wiesz, o czym mówisz? Czy już wiem, gdzie to jest mój problem czasami. Drodzy Państwo, więc Andrzej Duda nie uczcił tak,
jakoś nie była to dla niego ważna rocznica. Przy okazji oczywiście warto przypomnieć kilka ostatnich sformułowań o Unii Ciepłych. Już nie mówię o tym, że Unia jest dla mnie szmatą Krystyny Pawłowicz, ale przecież Marek Suski, wielki myśliciel tej ekipy, mówił, że będziemy walczyć z brukselskim okupantem. Elżbieta Witek krzyczała, tu jest Polska, a nie Unia. A Jarosław Kaczyński integrację widział jako budowanie na bazie czwartej Rzeszy. Na bazie Unii Czwartej Rzeszy, więc to trochę tłumaczy, ale warto to przypominać i też po to jest nasz program, żebyście Państwo wiedzieli, że tam jak się rozpakuje to pudełeczko, to tam zawsze ten Putin wyskoczy i jego różne idee. No ale zwróciło moją uwagę też takie zjawisko, które się nazywa media narodowe i media narodowe uczciły tę rocznicę takim tekstem, w którym powiedzieli, że to jest 18, zaraz Państwu powiem i nawet pokażę, że to jest wcielenie Polski do Unii. 18 rocznica wcielenia Polski do Unii, drodzy Państwo. I tam można było przeczytać, że Polska non-stop traci ekonomicznie na procesie integracji europejskiej. Można było przeczytać, że koszty utraconych szans wynikają z tego, że Unia narzuciła nam wysokie podatki i szkodliwe przepisy niszczące polską gospodarkę, uniemożliwiające rozwój. I co najważniejsze, bo to dziś zagra jeszcze, wbrew nauczaniu, antykatolicka Unia, wbrew nauczaniu Kościoła, wielu hierarchów i publicystów mediów klerykalnych wspierało integrację. Działo się tak, choć Unia Europejska prowadzi politykę niszczenia Polski, wspierając w Polsce lewicową demoralizację, promując szkodliwe dla zdrowia zachowania homoseksualne, mordowanie nienarodzonych dzieci, zwane aborcją, czy chcąc zainstalować w naszym kraju islamskich imigrantów. I myślicie sobie, panowie, Radku, daj nam żyć, co to są media narodowe w ogóle, z czym do ludzi, o co kaman. No to ja na to wszystko jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że akurat też z ostatnich dni zestawienie opublikowane w gazecie, znaczy na portalu Press, wskazuje, że Ruch Narodowy, który zastąpił Konfederację po tym, jak jej zlikwidowano profil, jest ciągle najbardziej żywym medium i ich profile w mediach społecznościowych biją wszystkich na głowę. Platforma jest trzecia, ale tam ma 3/4 tego, co oni mają. Ponad 1,1 miliona reakcji na różne ich wpływy, więc to jest takie zatrute źródło, które się potem rozlewa, więc to nie jest tylko tak, że tam tylko Szurlandia jest jakaś i to są odmęty internetu gdzieś tam rubieże. Nie, nie, to jednak rezonuje. No, oczywiście pewnie wspierane ruskim paliwem, bo tak to wszędzie wygląda. Nie, na pewno lewarowane, natomiast są to zjawiska, co do których nie możemy sobie powiedzieć, zamknąć oczy, czy użyję ulubionego sformułowania Tomka Piątka, chować głowy w piasek. Nie, one istnieją, proszę Państwa, one istnieją i jakby nie bardzo da się je pominąć. A dlaczego one istnieją? Bo jest pewien procent ludzi. I ja nie wiem, czy to jest 5 czy 8% Polaków, ale myślę, że to są te granice ludzi, którzy dokładnie tak myślą. Dla których jest to ich miejsce w sieci i ich poglądy w sieci. To jeszcze tylko ostatni fragmencik. Zazwyczaj integrację z Unią, to z tego samego tekstu, pan Bodakowski napisał taki tekst w mediach narodowych. Zazwyczaj, to o was będzie, drodzy widzowie, zazwyczaj integrację z Unią popierają lewicowcy lub pseudoliberałowie gardzący Polakami i uważający, że Polacy to głupi naród, którym biurokraci z Brukseli muszą wziąć za ryj. Przeciwnikami Unii, czyli likwidacji suwerenności i niepodległości Polski, są nie mający społecznego poparcia ludzie ideowej prawicy. Ty, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy, zaczynając to pasmo, jak to zrobić, żeby to nie był kabaret? Pamiętasz, to chyba nie zawsze nam wychodzi. No, bo to
No co mogę zrobić, ale co na przykład, dobrze, też na koniec zrobimy jeszcze przerwę, bo naprawdę polexitowcy wymagają większej dyskusji i też czujemy, że nie wystarczająco wam pokazywaliśmy całą krasę tych postaci, tylko się koncentrowaliśmy na wypowiedziach, więc warto to naprawić dzisiaj. I też zresztą pamiętajcie, że my czytamy wszystkie wasze komentarze, maile i reagujemy jak najszybciej się da. Ale jest taki dość urokliwy pomysł, który urokliwy. No, muszą to państwo zobaczyć. Konfederacja, patrzę, żeby nie blikowało, a nawet chyba, nie, bo to naprawdę jest warte wstania zza stołu, drodzy państwo. Radek i w tej chwili podchodzi do kamery. Ukrainki kontra Polki. Najwyższy czas. Kto wygra? Kto wygra wojnę? Więc na wojnę zaprasza najwyższy czas, to jest Trybuna Ludu Konfederacyjnego. I tam jest taki tekst, który, no i co jest, to jest właśnie najgorsze. On jest w pewnej mierze oparty o prawdziwe zjawiska, które się zaczynają, tylko on je nakręca i też tworzy i ustawia w bardzo określonym układzie, gdzie są dwie strony, które muszą ze sobą się nawalać, tak po prostu. Polki kontra Ukrainki, kto wygra wojnę, tam czytamy, tak, że fala imigrantek z Ukrainy do Polski może docelowo wywołać wzrost poparcia dla Konfederacji. Wynika z analizy Klubu Jagiellońskiego. Raport wskazuje, że napływ obywatelek zza naszej wschodniej granicy spowoduje polityczną reakcję Polek. No i tutaj mamy, no o urodzie jest trochę. Ale że co, że ładniejsze są, będą Polki zazdrosne, czy że o co chodzi? Wiesz co, no to czytaj. Tutaj no to ja czytam. Nie mam chyba przygotowania merytorycznego do przyjęcia tego tekstu. Jest grubo. Kandydatki na żony. Napływ uchodźczyń zmienia również rynek matrymonialny. Zwrócił na to uwagę nawet lewacki publicysta. Ale, błagam cię. Dobra. Błagam cię, weź. Jedziemy. Pokaż to, tam jest kosz. Dobrze. Więc tak, proponuję, żebyśmy chwilę odetchnęli, bo to jest... Tak, proszę państwa, dajcie nam przerwę, ja muszę z Radkiem chwilę zamienić dwa słowa.
ogniem śpi się win. Ja tonę, tonę w barze złym i dobrze jest mi z tym. Tonę w barze złym, tonę w ogniem śpi się win. Ja tonę, tonę w barze złym i dobrze jest mi z tym. Proszę Państwa, wyjaśniliśmy wszelkie wątpliwości na temat żon, mężów, tudzież tego, jak Konfederacja może zyskać i... Wśród zazdrosnych Polek. Wśród zazdrosnych Polek. Mamy to za sobą. I czas na... Teraz możesz... Teraz małe werble i Polek Zitowiec. Polexitowiec tygodnia, proszę Państwa. No i co, ja mam pierwszy zgłaszać, zgłaszasz? Tak. Proszę Państwa, więc na wypadek, gdyby Wam generalnie, jakbyście odczuwali jakieś braki związane z tym przeglądem wieści z prawicowych mediów, to ja sobie jeszcze sięgnę na TVP, uwaga, info. Czyli dobra, nie będę mówił o TVP Info, no, opowiem o bohaterze z TVP Info. Bohatera Państwo znacie, bo on już chyba był u nas polexitowcem. Pan europoseł Jacek Sariusz-Wolski, proszę Państwa. Jacek Sariusz-Wolski ma, jak mawiał Ferdek Kiepski, pomysła. No bo chyba inaczej tej inicjatywy nie można nazwać. Ferdek mówił, że ma pomysła, różne rzeczy z tego wynikały. Jacek też ma pomysła i Jacek mówi tak. Trzeba zwrócić miecz skierowany w Polskę przeciwko sprawcom. Państwo, ja chyba nie muszę tłumaczyć, jak mówię, że to mówi Sariusz-Wolski, to wy wiecie, że ten miecz jest niemiecki i on jest chyba jeszcze większy od tych dwóch mieczy spod Grunwaldu, a w ogóle ten miecz to może ma wiele ostrzy, a na pewno jakiś skierowany w nas, to musi być niemiecki, zgadza się? 100%. Krzyżacko, faszystowsko, hitlerowski, niemiecki. No i jaki jest sposób naszego dzielnego rycerza, Sariusza Wolskiego, żeby ten miecz tak obrócić w stronę sprawców. On ma taki pomysł, że jest... Takiego pomysła ma, że należy wszcząć procedurę wobec Francji i Niemiec z artykułu 7. Wszcząć procedurę związaną z łamaniem przez nich embarga, tego embarga po 2014 roku obowiązującego na handel z Rosją i, proszę Państwa, pozbawić ich środków europejskich. Tak, należy skontrolować, wszcząć procedurę i pozbawić. Wprawdzie pan Jacek Sariusz-Wolski, jego moce rycerskie ograniczają się do złożenia interpelacji. I on mówi, składam w tej sprawie interpelację, żeby z artykułu 7 oskarżyć Berlin i Paryż. Ja wiem, że mamy małe szanse. Jacku, jeśli chodzi o sytuacje, w których ty masz pomysła, to ty generalnie masz małe szanse, to jest z definicji, ale to inna sprawa. Ja wiem, że mamy małe szanse, ale składam wniosek o oskarżenie Niemiec i Francji za pogwałcenie praworządności poprzez naruszenie embarga na dostawy broni do Rosji, powiedział. Powiedzielibyście Państwo, no ale przecież on trochę racji ma. Było łamane embargo. Tak, no było, tak, wiadomo.
Ale sedno sprawy tkwi w tym, że pan Saryusz Wolski nie robi tego po to i nie dlatego, żeby naprawić Unię Europejską, żeby wykazać nieprawidłowości. On to robi starą polską pieniacką szkołą. Pan Saryusz Wolski pieniaczy. Tak jak pieniaczyli kiedyś w pierwszej Rzeczpospolitej ci, ta taka szlachta drobna, bo ta duża nie, ale ta drobna. Tak jak pieniaczyli chłopi, kiedy mieli spór o miedzę. Miałem z tobą spór o miedzę, przegrałem to w sądzie o miedzę, to cię oskarżyłem o kradzież kury. Czy to była prawda, nieprawda, ale ci było przykro, musiałeś jechać do powiatu, do sądu, zeznawać. I pan Jacek Saryusz Wolski, rycerz nasz ulubiony, mówi, ale ja im dam, ale ja im dam. Wiecie państwo, w realnej polityce, od której stroni pan Saryusz Wolski i partia, którą on reprezentuje, jeżeli chce się obrócić miecz, to po to, żeby kogoś ugodzić tym mieczem, a nie po to, żeby połaskotać go w piętę i żeby nic z tego nie wynikało. Bo ani Berlinowi, ani Paryżowi interpelacja pana Saryusza Wolskiego w niczym nie przeszkodzi, nie pomoże. Natomiast obawiam się, że efektem tej serii działań Janusza Saryusza Wolskiego może być renesans dowcipów o Polakach. Bo on pasuje do tych dowcipów jak ulał. Nawet do tych najgłupszych, najgorszych i najbardziej krzywdzących. Stąd proponuję, żeby jako recydywiście, bo to już by była w jego przypadku recydywa, przyznać mu tytuł polexitowca tygodnia. To ja tylko jeszcze rozwinę to, co powiedziałem wcześniej, bo kiedy analizowałem te postaci wiekopomne, które stanowią już spory poczet polexitowców tygodnia, to zauważyłem, że są pewne cechy wspólne u nich i to takie cechy, które niekoniecznie przysparzają im splendoru i chwały. Dlatego też zaproponuję Państwu, żebyśmy też omawiali trochę te postaci. One się czasami też będą powtarzać, bo bardzo ścigają się o tytuł polexitowca polityce Zjednoczonej Prawicy. Ale warto przypomnieć tej prawicy pełnej frazesów, usta wypchane frazesami, że Jacek Saryusz Wolski był w 80 roku członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wystąpił z niej w 81 roku, później zapisał się do Solidarności, i później rzeczywiście zaangażował się w politykę i był jej prominentnym członkiem Platformy Obywatelskiej, ale też był tym człowiekiem, który szykował integrację, bo pracował w urzędzie, w Komitecie Integracji Europejskiej, to ważne. A potem, drodzy Państwo, był szefem partii Nord Stream przez jakiś czas, bo 11 lat zaledwie, drodzy Państwo, w latach 2007-18, jeszcze spojrzę, 2006-2017 był wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Nie, tych kadeków od Merkel? Tak. On był Für Deutschland. On był Für Deutschland pełną gębą, drodzy Państwo. Więc to są takie rzeczy, których oczywiście się nie pamięta w mediach prorządowych. Na pewno nie pamięta pan Jacek Saryusz. Tak. Wolski. Zresztą on był, nie wiem czy Państwo wiecie, pewnie nie, to on był wychowawcą i takim pierwszym mentorem Rafała Trzaskowskiego, o czym tak Rafał jest. Trzaskowski już nie chce dzisiaj pamiętać i ja się nie dziwię, szczerze mówiąc. Nie, ale to była, już mówiąc zupełnie poważnie, nie był, musimy się śpieszyć. Był bardzo żarliwym zwolennikiem integracji europejskiej, jeździł po Polsce, przekonywał do integracji europejskiej, ja to doskonale pamiętam.
Krótko muszę, bo kandydaturę mam. Kandydatura mocno. Numer jeden, Jacek Sariusz Wolski, który ma pomysła. No i teraz, drodzy Państwo, sukienkowy arcybiskup Marek Jędraszewski nie poszedł w stronę papieża, ale tylko pozornie, bo z jednej strony chodzi o wypowiedź z nabożeństwa majowego, kiedy arcybiskup Marek Jędraszewski stwierdził tak, i myślę, że to wszystko wszystkim powie. Kiedy patrzymy na dzisiejszą rzeczywistość, również poprzez wojnę, która trwa, wypowiedziana przez Rosję suwerennemu i demokratycznemu krajowi, Ukrainie, rozumiemy z jednej strony imperialne zapędy rosyjskie, z drugiej strony pojmujemy, że naiwni są ci, kiedyś Polacy, dziś Ukraińcy, którzy całą swoją przyszłość i gwarancję wolności opierają na słowach płynących z Zachodu. Muszę ci powiedzieć, że nie będziemy Państwa oszukiwać, ja to słyszę po raz drugi, czytam po raz drugi i po raz drugi jestem pod wrażeniem, bo jest to retorycznie znakomite. Jak w wypowiedzi, która teoretycznie wspiera Ukrainę, wszystkich obrazić, poza Putinem. Tak, tak, którego się rozumie. To jest takie tak. W ogóle więc zaskakujące tego, słowo. Tego Putina to pan biskup tak trochę rozumie. Tych Ukraińców to bardzo popiera, ale przypomina im, że ci Ukraińcy byli kiedyś Polakami. Wiecie Państwo, ja nawet nie wiem, jak to skomentować. No jak można powiedzieć, ci Ukraińcy, co byli kiedyś Polakami. Czy zakwestionowanie generalnie całej jakby tożsamości ukraińskiej, bo przecież to są tacy Polacy, tylko jacyś przerabieni, zdaniem biskupa. No i oczywiście, jak ci przerobieni Polacy, co się teraz nazywają Ukraińcami, chcą wolności, to nie przez Unię Europejską, nie przez Zachód. No to którędy? Także krzyż na drogę i polexitowcem tygodnia, jak sami się zorientowaliście, uznał tym razem. Uznałem Marcin. Tak. Poza tym, jak wiesz, no biskup zawsze musi mieć jakieś honory, a myśmy jeszcze nie mieli biskupa w polexitowcem. Nie, to ten biskup absolutnie. Jędraszewski się jest człowiekiem, który zasłużył na to, żeby być pierwszym polexitowcem. W sutannie. Nie, drugim w sutannie, ale by ale z pierwszym biskupem. Tak. Pierwszym biskupem. Drodzy Państwo, już się zbliża wojna, czyli to jest wojna, zatem my znikamy z ekranów. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, realizował nas Marcin, a program jest dzięki Wam, dzięki Waszym wpłatom na Rzutce, na Patronajcie, na konto Fundacji Arbitror. Za to bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. I zapraszamy za tydzień. Za tydzień koniecznie. Kłaniamy się nisko. Reset Obywatelski. Pachnie nam.